Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. W kalendarzu środa to 25 dzień stycznia 2023 roku, a my startujemy ponownie kolejny Tyflo przegląd na antenie Tyfloradia, a później do słuchania w Tyflo podcaście. Witamy Was bardzo serdecznie w składzie mm, mówiące te słowa Michał Dziwisz i jeszcze dwóch dziś współprowadzących: Paweł Masarczyk i Tomasz Wilecki. Witajcie. Witamy, witamy serdecznie. Mamy dla Was, jak zawsze, szereg informacji dotyczących tego, co się dzieje w świecie, technologii. E, jakie to informacje? No od razu mogę powiedzieć, że nie ma ich jakoś specjalnie dużo dziś na tej naszej liście. Taka posucha trochę e, z początkiem roku, ale coś mamy i bardzo chętnie się tym z Wami podzielimy. w tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Czy niewidomi mogą grać w Brydża online? Jeszcze jak! One button PIN. Może to sposób na dotykowe terminale? Poprawki i błędy dostępności w nowych wersjach systemów Apple. Dostępność w Facebooku pojawia się i znika. Tym razem nowe problemy na iOS. Trzecia generacja Victor Reader Stream już w lutym. Pojawiają się kolejne neuronowe głosy, głównie po angielsku, ale są wyjątki. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy. Zaczynamy. Mam nadzieję, że jesteście z nami i mam nadzieję, że również zaczniecie z nami te audycje aktywnie, interaktywnie, bo w końcu jesteśmy na żywo. Zatem możecie do nas dzwonić na tyflopodcast.net ukośnik Zoom. Możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net Jesteśmy też na YouTubie, jesteśmy na Facebooku, tam nasza transmisja również się pojawiła. Zdaje się, że jeszcze kontakt.tyflopodcast.net nie jest uruchomiony, ale dosłownie w ciągu kilku najbliższych sekund to naprawię, bo teraz mogę przekazać głos Pawłowi, który dla nas ma pierwsze informacje. Informacje takie uzupełniające to, o czym mówiliśmy w poprzedniej audycji. Mówiliśmy, że no nie jest dobrze, jeżeli chodzi o Twittera, nie jest dobrze, o, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z klientami zewnętrznymi. Już niektóre aplikacje ucierpiały, m.in. Twitteryfik no i okazuje się, że to nie koniec w tym temacie. Nie koniec i tego niestety można było się spodziewać. Odpadają kolejne klienty. Jedne są poniekąd zmuszane, drugie z własnej woli. I sytuacja na dzień dzisiejszy przedstawia się w sposób następujący. Spring, czyli dość nowy gracz na tym rynku, mniej więcej od roku mamy takiego dostępnego klienta, który chyba przebił do tej pory wszystkie klienty, jeśli chodzi o dostępność, ale też personalizację tej dostępności. Spring działa, ale nie działa. W czym rzecz? Otóż w niedzielę rano użytkownicy Spring otrzymali komunikat, że twoje dane logowania wygasły. Kliknij tu, aby je odnowić. Oczywiście, jak łatwo się domyślić, odnowienie nie jest możliwe, i autor wypuścił aktualizację, która pozwala na używanie aplikacji. W jaki sposób? Ano, w taki, że możemy zarejestrować się w portalu deweloperskim Twittera, który na ten moment jeszcze funkcjonuje. Założyć sobie swoje y, konto deweloperskie, jakby konto naszej aplikacji i wygenerować wszystkie potrzebne dane, czyli klucz API, secret key tak zwany, y, identyfikator aplikacji i tam parę jeszcze danych, no, dzięki którym możemy sobie uruchomić Springa jako poniekąd naszą aplikację. Nazwiemy ją sobie po swojemu, będziemy przed Twitterem udawać, że tworzymy nowe oprogramowanie i licząc na to, że na ten moment te obostrzenia i ograniczenia i odcięcia obejmują największych, no jakoś jeszcze się prześciśniemy przez jakiś czas pod radarem. Skomplikowane jest to obejście i wymaga naprawdę nie lada determinacji. Ja osobiście się nie zdecydowałem, natomiast jeżeli bardzo, bardzo Wam zależy jeszcze na tym, żeby z tej konkretnej aplikacji korzystać, no to możecie, bo, bo czemu nie, no po to ta opcja jest, no a żeby z niej korzystać. Potem fala różnych drobnych raportów. Tweetings się pożegnał, stwierdzili, że to koniec. Na ten moment nie wiedzą, czy zrobią aplikację dla Mastodona, nie ma na ten temat żadnej wzmianki. No i też otrzymuje raporty, że już też powoli przestaje działać, niby się jakoś nie wylogowała ta aplikacja, ale jednak gdzieś pojawił się już komunikat, znaczy pojawia się pusta lista, nie odświeża się nic i. No, tak. No. No wszystkie możliwe cele i potrzeby ten program po prostu już nie działa. Open Twin również nie działa. E, na ten moment trzymają się jeszcze typowo klienty dla osób niewidomych, czyli Cake, e, TW Blue i Chicken Nugget. Bez większych problemów jeszcze działają. Potwierdzam aktualnie TwisCake, mam odpalonego i m, na te potrzeby, jakie ja mam, ta aplikacja jeszcze. Działa. Ja również potwierdzam, no, yy... jeżeli chodzi o TW Blue. Też działa, okay. yy, jest yy, na razie ok. Yy, no, zobaczymy, jak długo. Dokładnie. Yy, natomiast te, ta fala odcięć klientów Twitterowych zewnętrznych spowodowała również falę wydań i ogłoszeń i komunikatów ze strony yy, twórców aplikacji dla Mastodona, czyli teraz największej konkurencji yy dla Twittera. No, i z takiego mainstreamowego powiedzmy świata klientów mastodonowych ukazał się klient Ivory, czyli dzieło twórcy takiego znanego klienta Tweetbot. Teraz będzie klient mastodona pod nazwą Ivory. Klient, który Jakieś podstawowe rzeczy oferuje za darmo, ale zdaje się, że już, żeby podbić wpis, polubić i w ogóle cokolwiek więcej zrobić, wymagana jest jakaś miesięczna subskrypcja. Dla nas to nie jest duży problem, ponieważ aplikacja, tak czy siak, no, nie jest najbardziej dostępnym wyborem, jaki możemy podjąć, jeśli chodzi o Mastodona, aplikacja po prostu. No, nie że nie, jest dostępna, nie, że nie jest używalna, ale na pewno nie jest dostępna. Są aplikacje, gdzie ta dostępność jest dużo lepiej zaimplementowana, więc nie ma się czym na ten moment przejmować. Zwłaszcza, że autor chyba nie jest skory do tego, żeby tą dostępność jakoś w najbliższej przyszłości mocno poprawiać. Ukazał się też klient Ice Cubes, który jest klientem Takim, który dość niedawno powstał, i jest to klient, który no, ma dość dużo funkcji, natomiast też i da się z niego korzystać, natomiast również każda akcja jest osobnym przyciskiem, no więc jakby. Dla nas jest to no niespecjalnie jakaś wieść, która by nas bardzo wzruszyła czy nami wstrząsnęła. Miejmy nadzieję, że z czasem dostępność tej aplikacji będzie w sposób świadomy poprawiana. Natomiast coś, co nas może już zainteresować. To aplikacja Tasker. My o niej mówiliśmy, to jest aplikacja, która, w której nad dostępnością a jak najbardziej się pracuje. No i aplikacja ta jest, była dostępna do tej pory w test flajcie No a teraz została już opublikowana w App Store oficjalnie, więc możecie ją pobrać. Tusker, taka jest pisownia. Aplikacja dość prosta, aplikacja, która oczywiście jest dostępna, posiada różne czynności na pokrętle pod postami, filtry, najróżniejsze opcje. Natomiast, na przykład, nie posiada powiadomień Push. Czy będzie je mieć, czy też nie, tego nie wiadomo. Natomiast no, aplikacja dostępna jest za darmo, więc jeżeli szukacie jakiejś alternatywy do czegoś, do tego wszystkiego, co już jest, no to możecie pobierać Tuskera, czytanego jako Taskera, ze sklepu App Store. Wspominałem też w zeszłym tygodniu, że twórca klienta. Pinafor postanowił go porzucić i stwierdził, że już nie będzie go dalej rozwijał. No i tutaj też jest dobra wiadomość, ponieważ jeden z programistów, którzy dokładali swój kod do tego projektu, który, który specjalizował się też w tym, żeby te poprawki skupiały się na dostępności, stwierdził, że on będzie utrzymywał swój własny fork, swoją własną modyfikację projektu, skupioną w pierwszej kolejności na poprawie dostępności. W drugiej kolejności na funkcjach, których zdaniem tego człowieka brakuje aktualnie. W, no, brakowało w Pinaforze i teraz będzie brakowało w Semaforze, bo Semafor to nazwa klienta po zmianie nazwy i po przejęciu jakby właścicielstwa tym projektem władania. No nie mogę tego nie powiedzieć. Śmiałbym się, jakby go nazwał Pinafork. Yy, tak. Ale tego nie zrobił. No szkoda. No, Okazja nie wykorzystana. Semafor? Mi się semafor, semafor. Też jest okay. po, podoba mi się. Bardzo, bardzo taka do komunikatora, do, do portalu społecznościowego pasująca nazwa. Ja bardzo, bardzo lubię. Kiedyś były takie komunikatory. Był tam, tam, jakiś był kiedyś komunikator taki otwartość źródłowy. Klakson. Ja lubię takie nazwy, które wskazują na to, że to jest jakieś dawanie komunikatów świat, jakieś przekazywanie, wysyłanie czegoś takie Odniesienie do świata rzeczywistego bardziej niż jakieś tam do przyrody i tak dalej. No i na ten moment jedyna zmiana, jaka jest, skupia się na dodaniu edycji postów, co doszło w najnowszej wersji Mastodona i na to już Pinafor się nie załapał, a semafor jak najbardziej. Autor zachęca z jednej strony do tego, żeby zgłaszać jakieś propozycje funkcji, ale z drugiej strony stwierdza, że celowo rozwój aplikacji będzie się odbywał powolnie, żeby, no żeby nie czuł na sobie presji, zaangażowanie w to, że ten projekt musi się rozwijać i on musi wyrzucać nowe wersje co chwileczkę. Więc on jakby bierze to na dużo większym spokoju. No i też prosi o to, żeby się nie dziwić, jak nie będzie reakcji na sugestie. Więc warto próbować, ale to nie znaczy, że absolutnie każda nasza zachcianka zostanie spełniona albo nawet wzięta. Pod uwagę. Mimo to, no, dostępność będzie tutaj priorytetem, i to jest, myślę, bardzo pozytywna wiadomość. Gdybyście chcieli e, przetestować e, właśnie ten, e, tego klienta, to znajdziecie go pod adresem semafor semaphore przez przez ci. Pod tym adresem możecie znaleźć e, właśnie tego forka Pinafora. No i e, ostatni komunikat. E, Pochodzi od e, autora Mony. Mona, czyli właśnie klient Mastodona, tworzony przez twórcę klienta Twitterowego Spring. Program rozwija się prężnie, dochodzi coraz więcej nowych funkcji. E, program jest no, idealną w zasadzie implementacją Springa pod Mastodona, więc wszystkie funkcje dostępności i jej personalizacji znane ze Springa znajdziemy w Mastodonie, w Monie. Na Mastodona. No i dowiedzieliśmy się już czegoś więcej a propos tego, co się stanie, gdy program już z bety wyjdzie. Po pierwsze, warto podkreślić, że w wyniku tego wszystkiego, tych zawieruch z Twitterem i Springiem i tak dalej, autor postanowił, że osoby, które kupiły Springa Mini, czyli tą tańszą wersję, która nie posiada powiadomień natywnej aplikacji Macowej, aplikacji na iPadOS, czyli ta tańsza troszeczkę wersja, jeżeli zakupiliśmy tą wersję, to również mamy dostęp do bety aplikacji Mona. Taki miły ukłon i gest ze strony autora dla tych wszystkich, którzy w jakiś sposób się czują porzuceni po tym, kiedy Twitter Springowi odciął dostęp do api Twittera. No i możecie teraz też zakosztować Mastodona w takiej oprawie jak jaką oferował Spring, więc jeżeli mieliście Springa chociażby mini, no to możecie zaryzykować i przetestować Mastodona. Interfejsowo no niewiele się dla was zmieni. Natomiast co się stanie po tym, kiedy już Mona z bety wyjdzie? Więc autor pisze tak. Eee, dobre wieści. Mona będzie aplikacją, którą będzie kupowało się tylko raz i będzie dostępna już tej wiosny w App Store. Eee, darmowy okres próbny. Będzie dostępny bez wymuszania przedłużania się subskrypcji. 14-dniowy okres próbny wszystkich funkcji jakie aplikacja oferuje. To no, bardzo fair ruch ze strony autora. Gratulujemy tu i dziękujemy. Mona Essential to wersja na jedną z platform albo iPhone, albo iPad, albo Mac z wszystkimi funkcjami 10 dolarów. Tyle będzie kosztowała wieczysta licencja na ten program. Mona Extra, na trzech platformach wszystkie funkcje, czyli iPhone, iPad i Mac i wsparcie dla y, zakupów rodzinnych, dla biblioteki rodzinnej. Y, możliwość upgrade'u z Essential do Extra za 7 dodatkowych dolarów. Y, no czyli w sumie 17 dolarów za wersję... Pełną, no to u nas się to pewnie przeliczy, może do około 100 zł. Dobijemy. Ja uważam, że warto, bo autor naprawdę wkłada serce i czas i umiejętności w to, żeby było to fantastyczne doświadczenie użytkownika. Na ten moment jest dość dużo błędów jeszcze z tłumaczeniem polskim, ono jest zrobione automatycznie i to widać, bo no przycisk komponować, czyli compose, czyli utwórz wpis, ewentualnie słowo post przetłumaczone jako poczta, to nie jest wizytówka ładna i dla, dla tego, jak ta aplikacja została przetłumaczona maszynowo. Natomiast, no, powiedzmy, poza, tym, poza taką niedogodnością, aplikacja już coraz bardziej przypomina wszystko to, co było dostępne z Twitterem. No i autor jest bardzo otwarty, reaguje na sugestie. Zobaczymy, czy jedną z moich uwzględni. Na razie jeszcze tego nie zrobił. No, i na sam koniec informacja, właśnie a propos Mony, jeszcze, że jeżeli już mieliście Springa lub Springa Mini zakupionego wcześniej, no to upgrade do Mony będzie kosztował jedynie 9 dolarów, a nie 17. No. Szykuje się na to, że zakupy trzeba będzie jakieś wiosną zrobić, e, różne w różnych cenach, już od tego zależy, jakie są wasze potrzeby, e, czy to będzie zakup, wydatek mniejszy, czy też większy. I tylko ja... szkoda, że rachunku nie można wysłać Ilonowi. To prawda, ja myślę, że powinien się do tego poczuć, wszak nie, na, nie trafiło na, na biednego tutaj, e, a jakby nie było, no trochę nas od dostępu do... Portalu, który dawał nam tak naprawdę dużą możliwość komunikacji i informacji, no też do tych przeglądów, bo Twitter to było jedno z głównych źródeł, przynajmniej dla mnie, informacji wszelakich. W sposób taki, w jaki chcemy, czyli w sposób, który daje nam maksymalną personalizację, no porównywalną do tego, co. Tradycyjnie osoby widzące mają w aplikacjach tak naprawdę nie jakichś ekstra, tylko no po prostu domyślnych danych portali. No i przede no, wszystkim no bez jakiegokolwiek algorytmu, który nam, tak. tak jak na Facebooku co czwartą czy co piątą rzecz podrzuca coś reklamowego. No i. Część rzeczy po prostu domyślnie ukrywa przed nami. Też prawda. Nie jesteśmy w stanie wyświetlić tak prosto, bo oczywiście nie, że nie jest to, że jest to niemożliwe, ale nie jesteśmy w stanie tak łatwo. Wyświetlić wszystkich informacji, wszystkich elementów udostępnianych przez naszych znajomych i śledzone przez nas strony na Facebooku. Tu, Twitter rzeczywiście z tymi zewnętrznymi aplikacjami zdecydowanie wygrywał. Mamy telefony, więc proponuję, żebyśmy odebrali pierwszy z nich. Jest z nami tym razem Patryk, który no, czyżby znowu miał dla nas informacje dotyczące gier, Patryku, czy tym razem coś innego będzie? No, tylko jeszcze Patryk musi włączyć sobie. Tak, to prawda, mikrofon. Czy jakieś pisemne wiadomości mamy? Michała nie, też? nie, na razie, na razie nie mamy. O, już się mamy, z Patrykiem słyszymy. Tak, jestem. Jesteś. Jesteś, witamy. No, musiałem szybko przyciszyć, bo tak się nie, nie spodziewałem. Akurat z drugiego telefonu was słuchałem. Okej, okay. to teraz my e... słuchamy ciebie. Z czym do nas dzwonisz? Po pierwsze, z bardzo miłą informacją a propos poprawek dostępności, ponieważ jakiś chyba miesiąc temu ukazała się aplikacja Radia 357. W nowej odsłonie i tak jak kiedyś mówiłem o problemach dostępnościowych, że tam z, z czytaniem ramówki był problem, yy, o problemie tego typu, że jak klikaliśmy w moje 357, to w zasadzie dostawaliśmy wibracje i w zasadzie tak nie wiedzieliśmy co się dzieje i o przyciskach, które bardzo dziwnie były zaetykietowane. Muszę powiedzieć, że od teraz jest dobrze, a nawet jest bardzo dobrze. Yy. Ramówkę można czytać bez problemu. Wszystkie przyciski są bardzo ładnie poetykietowane. Słuchanie, jak słuchamy radia z aplikacji, no to możemy sobie um, ogólnie, to możemy stuknięciem dwoma palcami w ekran wstrzymywać i wznawiać odtwarzanie, co wcześniej nie było, nie było możliwe. Um, zakładki są już bardzo ładnie poetykietowane i Słuchajcie, że interfejs się przeładowuje z VoiceOverem, że się wszystko ładnie odświeża, wszystko jest ładnie czytane. Nie wiem, jak jest dostępność podcastów w aplikacji Radio 357, bo nie mam Patreona, bo do tego trzeba mieć, żeby móc podcastów słuchać, trzeba mieć. Jakby wpłacać na wpłacić na patronie jakąś tam sumę, żeby mieć do tego dostęp? To jeżeli Jest... Michał Kasperczak nas słucha, to może zadzwonić i się podzielić jakimiś swoimi wrażeniami, bo wiem, że on e, m, słucha podcastów z aplikacji, więc może coś by od siebie dodał. Natomiast na mówię, pisałem parę razy do autorów i pisanie się mm, opłaciło, bo mamy to, co mamy, jestem bardzo z tego zadowolony. Bardzo dobrze, że polska aplikacja, Radia Polskiego stała się dostępna. Oby inne, inne stacje robiły tak samo. Tego byśmy sobie życzyli. Teraz kolejna rzecz w zasadzie a propos tutaj informacji poruszanej, a propos Springa. No to autor jest bardzo w ogóle Miłym człowiekiem, bo nawet na Twitterze dzisiaj napisał, no wiecie, co jest problem, ale jeżeli chcecie, żeby, żebym wam, to jest, żeby wam pomógł, bo zdaję sobie sprawę, że to jest trudna sytuacja, to mi napiszcie maila tam i tam podał maila Spring Up, y, chyba Gmail.com, to się zdaje. To nie chcę teraz czegoś pokręcić, ale jest mail, nawet jak wejdziemy w About. Y, w ustawieniach, to tam jest mail. I jeżeli. Powiem autorowi, że mamy taki problem, to autor nas pokieruje. Ja to zrobiłem, otrzymałem linka z informacją, w jaki sposób się loguje to konta deweloperskie. Zrobiłem działa wszystko. No, tylko się, zastanawiam się, tak naprawdę, co to znaczy. No, czy to znaczy koniec w ogóle aplikacji, w ogóle API Twitterowskiego, czy to znaczy, że nie wiem twórca będzie, będzie musiał coś zrobić, żeby te aplikacje działały, czy... Ja myślę, że może to no. oznaczać koniec API Twittera, a przynajmniej w takim kształcie, w jakim znamy je obecnie, bo po prostu przez tak skonstruowane API i przez to API, które jest teraz, nie dało się w żaden sposób umieszczać reklam. No cóż, ja gdyby nie to, że ja dużo, bardzo dużo śledzę użytkowników jeszcze na tym Twitterze. Bo Mastodon nie ma. Na Mastodonie nie ma wiele jakby kont, których śledzę takich, na przykład typu Spider, nie wiecie, czy jest Spider's Web, instalki.pl. instalki. .pl, na pewno ostatnio office. niebezpiecznik się tak, pojawił. A magazyn też jest? Aha. No to tego e... śledzę, to nie wiem. Ale na przykład te dobre programy, te wszystkie takie, te, bo ja to śledzę. Patryku, akurat. dobrą wiadomością jest to, że narzędzia do obsługi mediów społecznościowych, takie na przykład jak Buffer, zaczynają wspierać Mastodona. To jest buffer. To jest ja... takie narzędzie, dzięki któremu z jednego miejsca możesz obsługiwać różne media społecznościowe: Facebook, Twitter, no teraz właśnie Mastodon, Instagram. Możesz przygotować, przygotowywać posty, zarządzać nimi, jakoś tam wchodzić w interakcję też z odbiorcami Twoich treści. No właśnie. Zapominamy też o jeszcze jednej rzeczy: a propos API. Twittera. Dobrze, że to też poruszyłeś, bo klienty takie zewnętrzne, użytkowe to jest jedno, ale dużo różnych marek obecnych na Twitterze, uh -huh. no to działało w ten sposób, że nie korzystało z jakichś tam natywnych takich klientów Twittera czy, czy zewnętrznych, tylko właśnie z tego typu systemów. No i bardzo się zastanawiam. W jaki sposób to teraz będzie działać, jeżeli jeszcze trochę to wszystko potrwa, i może się okazać, że za jakiś czas to nam po prostu część tych marek zniknie z Twittera, że te konta się staną zwyczajnie martwe? Ja myślę, że to jest też kwestia tego, że tam chyba te API. Nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że nawet w tych najciemniejszych czasach, kiedy dla nas się wiele pozmieniało i to API było bardzo, bardzo ograniczone, to te aplikacje, takie typowo marketingowe, działały na troszkę innych zasadach i cieszyły się trochę innymi przywilejami. No i oczywiście z Elonem niczego nie można być pewnym, bo znacie Elona, każdy go zna, on zawsze fajne pomysły ma. Mm -hmm. e, natomiast <laughs> e, wątpię, żeby aż tak sobie strzelił w stopę, żeby odciąć sobie takie źródło przychodu. Natomiast kto wie, kto wie, nic nie jest wykluczone. Pytanie, czy to było dla niego jakimkolwiek przychodem? Znaczy to, wiesz, takim... obecność Marek. No, no, tak, obecność samej marki jako takiej, tak. ale w, ale w sumie dla... narzędzi. Tak, ale w tak. sumie dlaczego nie mogą korzystać z mojego fajnego klienta webowego? No, okay. no, zobaczymy, bo tam jest kwestia też API było wykorzystywane do bardziej zaawansowanych statystyk, bo to narzędzia takie edytorskie, autorskie, to jest jedno, ale API było też wykorzystywane do właśnie śledzenia hashtagów, zaangażowania marki, takie rzeczy, które, no. Jeżeli ktoś na poważnie bierze się za marketing, to są nieodzowne. Ja w ogóle mam takie przeświadczenie, graniczące z pewnością, że właśnie dlatego te klienty tak padają jeden po drugim. Że to nie jest działanie na zasadzie: wyciągam wtyczkę i przestaję wszystko działać. Bo mogłoby się nagle okazać, że wyłączenie api Twittera oznacza wyłączenie rzeczywistości Twittera. Jakieś procesy nawet wewnątrz tej aplikacji mogą się po tym api komunikować przecież. Więc yy, prawdopodobnie dlatego to jest na tej zasadzie, że jest teraz jakiś tam sztab oddelegowany do przeglądania, kto ma dostęp do tego api, no i jest jakaś osoba decyzyjna, yy, aha, to to odcinamy. A to zostawiamy na razie, a potem się zobaczy. I prawdopodobnie tak to wygląda. No, ja powiem tak. Ja mm, korzystałem ostatnio z aplikacji Twitter, yy, tej takiej natywnej na iOS-a. Yy, no, i muszę przyznać, że nie jest wcale tak źle, jakby się wydawało, przynajmniej na razie jest dostępnie. Więc jeżeli, no trudno, jeżeli Spring przestanie działać, no to będę w stanie bez problemu używać aplikacji Twittera, bo ona nie jest wcale zła, jest całkiem dobra, jak póki mam nadzieję, że nie będzie czegoś takiego, że ta dostępność zostanie zepsuta, że przynajmniej ona zostanie taka, jaka jest, natomiast no, cóż, nie Ja się jednak do. liczę na to, że wszyscy technologiczni gracze portale Jakieś marki i tego typu instytucje, od których można czerpać różną technologiczną wiedzę, to się jednak przeniosą na tego Mastodona, bo... Z innej strony można też ugryźć problem. Co jakiś czas gdzieś się pojawiają na Mastodonie takie bramki, które odbijają konta twitterowe jakby na Mastodonie. I można sobie wpisać tam nazwę twitterową, małpa jakaś tam twitterbramka.pl powiedzmy, to jest wymyślony host, nie ma takiego i w tym momencie znajdzie się to twitterowe konto na Mastodonie, oczywiście w trybie tylko do odczytu, czyli my odpisując takiemu kontu, no nie wygenerujemy wzmianki na Twittera, ale możemy czytać na przykład portale. Tego typu inicjatywy się spotykają z dość Krzywymi spojrzeniami ze strony zwłaszcza tych już takich doświadczonych użytkowników Mastodona, bo po pierwsze, no, no nie o to chodzi w Mastodonie, żeby robić z niego drugiego Twittera. Po drugie, może się potem dziać tak, że. Osoba, którą sobie obserwujemy w taki właśnie ha hakowany sposób na okrętkę, rzeczywiście zarejestruje się na Mastodonie i potem się jej szuka po imieniu i nazwisku, i no, dochodzi do pewnego zamieszania, tak, które konto jest autentyczne, które nie. No i też, jeżeli szukamy interesujących nas treści, to znajdujemy zamiast jakichś autentycznych kont, yy, <słuch> jakieś. Przekierowywane konta z Twittera, i y, dla wielu osób jest to no, takim takim pas w świecie Mastodon'a. Natomiast niemniej jednak takie bramki się pojawiają. Nawet ostatnio widziałem y, jednego z polskich użytkowników, który się zdeklarował, że taką bramkę byłby w stanie postawić. Y, no ale tutaj już byłaby prośba do społeczności, która jest zainteresowana tym, żeby ona działała, żeby się zrzucić, bo on no, nie będzie chciał mimo wszystko z własnych. Z własnej kieszeni na taką maszynę wydawać pieniędzy, co jest zrozumiałe. Zwłaszcza, że użytkowników będzie pewnie zainteresowanych wielu. Mocy obliczeniowe serwerów są policzalne i ograniczone, no więc jeżeli jest zainteresowanie, to można się zrzucić. Natomiast no pytanie, jak długo tego typu bramka pociągnie. Okej, okay, to ja w takim razie jeszcze powiem o jednej rzeczy technologicznej, a później króciutko powiem o rzeczy, o której chcieliście ode mnie usłyszeć, czyli o grze, ale to za chwilkę. Chciałem troszeczkę Was wam powiedzieć na temat antywirusa, znaczy no. Mm -hmm. Czy nazwać go antywirusem, czy nie? Chyba bym go nie nazwał, a mianowicie o Windowsowym Defenderze, który tam różnie na nim piszą, że tam. Jeden z lepszych antywirusów, które coś tam, okay, tam ostatnio było, że jakieś tam zyskał noty. No to słuchajcie, ja miałem przygodę yy, na świeżym systemie. Chciałem sobie zainstalować grę Audio Tube Sim. Nie będę mówić, co to za gra. Miałem ją pobraną tam jakieś dwa lata temu. Leżała sobie u mnie na dysku. Zresztą nawet ja... jest podcast o niej. Tak. Tak, jest o niej. Podcast chciałem zainstalować. Wszystko, pięknie, ułatw, zezwoliłem, tak, chcę zainstalować. I w pewnym momencie z moim komputerem zaczęły się dziać rzeczy bardzo dziwne. Ja to pisywałem na nie. ale no, do schowka zaczęły się kopiować bardzo dziwne rzeczy. Znaczy mój ZDSR, bo on ma taką funkcję, że jak się coś kopiuje do schowka, to on odgrywa dźwięk, że coś się skopiowało do schowka. Więc ja mówię, oho, coś się zaczyna dziać. Praktycznie nad screenerem nie mogłem zapanować. Patrzę do zasobnika systemowego i po prostu zaczynam być przerażonym, bo zaczęły się tam pojawiać aplikacje jakieś o nazwach typu clipboard Manager, Password Manager, 365 Total Security. Więc stwierdziłem sobie, o Jezus Maria! A ja nie miałem wcześniej antywirusa zainstalowanego, bo nie zdążyłem, robiłem świeżą instalację systemu, więc po prostu dobra, zamknąłem komputer, włączyłem jeszcze raz. Ale co się odstało, to się nie odstanie. Z autostartu powyrzucałem wszystkie rzeczy. Z kopii zapasowej, na szczęście, którą miałem wcześniej, jeszcze przed instalacją, zrobiłem po prostu przywracanie. Natomiast ESET, no, którego zainstalowałem, żeby sprawdzić przed tą operacją, rzeczywiście wykrył, że w sektorze startowym jest wirus i w ogóle. Natomiast Defender, słuchajcie, nie dość, że miał pewną ochronę włączoną, tam stu, stuprocentową ochronę. Znaczy no, ochronę w swoją, wszystko miał powłączone. Nie dość, że nie zająknął się w ogóle podczas tego, gdy, gdy te złe aplikacje się instalowały, w ogóle się nawet nie, za, nie zablokował tych yy, jakby złych procesów, które gdzieś tam próbują wejść, w ogóle nie wyświetlił żadnego komunikatu, to po przeskanowaniu dysków stwierdził, no nie ma nic. Nie ma żadnego wirusa, nic nie znalazłem. A ESET po prostu poznajdował, no musiałem przywrócić z kopii zapasowej system, bo stwierdził, że jest w sektorze rozruchowym jakiś plik, którego on nie jest w stanie wyleczyć w żaden sposób. Stwierdził, nie wyleczę i koniec, ani nie dało się tego usunąć, ani nie dało się z tym nic zrobić. Dlatego, no niestety, ja mnie przeraża, słuchajcie, to, że Microsoft daje antywirus. Znaczy program, którego nazywam antywirusem, a to po prostu był tradycyjny wirus, bo on y, trochę mi zaszkodził, bo próbował logować się z przy, użyciu mojej przeglądarki na różne konta. No, na szczęście hasła, i wszędzie, gdzie tylko się dało, mnie włączono dwuetapowo uwierzytelnianie, więc za wiele złego on nie zrobił. W Google oczywiście hasło zmieniłem na bardziej silniejsze, żeby tam nie było żadnego problemu, no i pozbyłem się problem, problemów. Natomiast, no, jeżeli ktoś uważa, że Windows Defender jest. Antywirusem, który chroni dysk, to niestety się przekonałem, przynajmniej na Windowsie 10, że niestety dysku nie chroni, więc. Ja się nie... obawiam, Patryku, że taka sytuacja niestety mogła się zdarzyć w przypadku niejednego antywirusa, bo to niestety smutna prawda jest taka, że żaden antywirus nie ma stuprocentowej skuteczności. Ja tu nie chcę za specjalnie bronić. Jakoś by próbował blokować. Defendera. To no tak, ale wiesz, jeżeli powiedzmy był to jakiś sposób infekcji, którego Ale to nie on pierwszy raz Nie potrafił wykryć, no to niestety mogą być z tym problemy. Oczywiście wiadomo, no, instalując komercyjne oprogramowanie można liczyć się z tym, że będzie to jakoś lepiej zabezpieczone, że będzie to że ktoś tam jednak przyłoży więcej się do tego, żeby dany antywirus, czy dane oprogramowanie zabezpieczające nasz komputer no było lepiej zrobione, bo to jest jednak produkt, za który dodatkowo w tej firmie biorą pieniądze i pracują tylko nad nim. Natomiast no, niestety prawda jest taka, że żaden antywirus nie ma skutecznej skuteczności 100%. Natomiast do czego ja jeszcze zmierzam, bo tu ważna kwestia czy ty może sprawdzałeś czy ta instalka tego TubeSima yy, obecnie, gdzieś tam, kiedy mamy ją do pobrania, yy, to czy ona już jest bezpieczna? Tak, sprawdziłem, pobrałem yy, z nich Adamsona, przeskanowałem ESETem i przeskanowałem wirus Totalem i nic, yy, nic złego się z nią nie dzieje. Pytanie, co to w ogóle się stało i dlaczego tak się stało, że... Ten plik, który miałeś poprzednio, był zainfekowany. Czy to coś zainfekowało ci go wcześniej? Czy przez jakiś czas na stronie samego twórcy był zarażony plik, a ty miałeś to nieszczęście, żeby na niego trafić? No nie wiem, natomiast mówię ja też rozmawiałem ze znajomym, który właśnie y, robił test. Zresztą on tutaj mogę no, o nim powiedzieć, to jest Łukasz, który zresztą tutaj też do TyFlo, do tyflo podcasta dzwonił i nawet tam wypowiadał się Łukasz Karpowicz. Z, z, mogę o nim powiedzieć on. Robił testy właśnie Defendera na obecność różnych kilogerów i różnych koni, koni trojańskich, bo miał taką możliwość przetestowania tego i no niestety Defender wszystko przepuszczał, a właśnie Kasperski, którego on używa, yy, blokował, więc coś jest nie tak. Jednak. A jedna rzecz, jeszcze jedno pytanie, czy, masz czy miałeś włączoną w Defenderze też tę ochronę z chmury? Tak, tak. Tak, mhm. tak miałem włączone. Jedyne, co miałem, jakby zrobione to miałem parę pododawanych do wyjątków rzeczy typu gry w BGT, które są pisane eee, jakby No tak, Defender bo to z jakiegoś nie powodu nie Defender tego nie lubi Jako jedyny antywirus, bo ja miałem Mika z Polskiego i nawet Avasta i no, nie było problemów z tym No podpytam od razu, tak przy okazji, skoro jesteś na bieżąco, jak tam z dostępnością Eseta? Bardzo dobrze, wspaniale Wam, gdybym powiedział. Wystarczy dodać plik, który posiadam na dysku. Jakby była potrzeba, to mogę go dać. Nazywa się ScreederConfig.xml. Nie wiem, jak on został zrobiony, natomiast IZDSR i, i NVD jest y, wtedy do, dodany do blacklisty. Znaczy do tej listy wyjątków i jakby tutaj wszystko działa. Co ciekawe, warto tu o tym powiedzieć, że Defender na start po instalacji jest dostępny z narratorem. W oczywiście na tyle, na ile, na ile narrator jest. Znaczy Defender czy Eset? Oj, Eset. Eset, tak. Eset. Mm -hmm. Sorry. Eset. Jak uruchomimy Eseta, to na starcie, jeżeli odpalimy narratora, to Eset jest dostępny w 100% i to bez, żadnych, bez żadnego cudowania, więc pewnie twórcy Eseta go jakoś dodali do, do wyjątków. Całkiem możliwe. No to dobrze, to jakie jeszcze wieści masz na nas? Y jeszcze wie wieści mam właśnie takie, a propos mm, gier, a w zasadzie jednej gry. Y gra Dice World, która od lat się nie rozwijała, bo COVID, bo różne sytuacje. Powróciła do łask, mimo że tam autor pisał, że źle się dzieje, bo tam w Kalifornii, tam skąd pochodzi, tam jakieś pożary ostatnio były i jakieś tam tragedie się straszne działy, więc on też między tym próbował programować. Natomiast no, nie przeszkodziło mu to i wyszła beta do test flight'a Diceforda, gdzie Diceport został przepisany do nowego frameworka, więc cała dostępność została przypisana. Oczywiście wszystko działa na szczęście tak, jak działało. Natomiast Dice World zrobił się nie tylko grom, ale również zrobił się społecznościówką, bo oprócz tego, że mamy czat wszelaki, że możemy sobie czatować z graczami, oprócz tego, że mamy takie jakby fora w Dice Worldzie dotyczące samej gry, mamy grupy. Możemy sobie sami tworzyć grupy wewnątrz Daiscorga. Na przykład, nie wiem, jakie nam się tylko grupy zamarzą o technologii, o nie wiem, o sporcie, o czymkolwiek i możemy sobie z graczami po prostu rozmawiać. Jak w portalu społecznościowym na tych grupach możemy lajkować posty. Mamy zakładkę Activities, która niczym ścianę z Facebooka pokazują nasze aktywności ze wszystkich grup, nie tylko z Dice gdzie w czym kto wygrał, ale również właśnie co kto napisał na danej grupie, jaki post miał najwięcej polubień. No powiem szczerze, że bardzo pozytywnie mnie to zaskoczyło, bo mówię ten World już nie tylko stał się grą, ale również staje się taką społecznościówką, gdzie nie tylko o Worldzie można rozmawiać, ale na różne inne tematy. Nie wiem, jak jest z Androidem. Na Androida będzie aktualizacja. Na razie wiem, że Beta jest na iOS w test slajdzie. Tak, oni jeszcze też coś wspominali, że na razie mogą być problemy dostępnościowe, więc żeby instalowali to raczej tak. ci, którzy będą sporo w stanie wybaczyć. Bawiłeś się tym już? Bawiłem się i jedyny problem dostępnościowy, choć to nie jest jakiś taki wielki problem, na który natknąłem się, to przycisk back. Jest, ten na górze jest niewidoczny dla Wojsowera, ale potarcie lewoma palcami załatwia sprawę, więc to jest jedyna rzecz, na którą natrafiłem jak na razie. Nie wiem, jak to działa z tymi reklamami, które można ognać, bo ja mam wykupiony premium, więc nie powiem, czy reklamy działają. Czy nie wiem, że ludzie też mieli z tym jakieś problemy. U mnie reklam nie ma, więc tego nie sprawdzę. Natomiast, no co, wszystko jest dostępne tak jak było, tam raczej, raczej działa. Ale żadne nowe gry nie doszły. Nie, ale doszły nowe postacie, te takie e, boty, z którymi... A z którymi tak można grać, tam Donald Trump i... i nie, Donalda Trumpa już nie ma, już wyleciał stamtąd. A. Szuka, szukałem Joe Bidena, ale nie, 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 nie znalazłem, ale są jakieś nowe, niektóre są nawet do odblokowania, także... No właśnie, a propos Joe Bidena, wczoraj oglądałem jakiegoś też streamera, e, który jakąś grę streamował i co ciekawe, nie wiem, cz czego on używał, Miał jakąś wtyczkę, nie wiem czy to bawtyczka FST czy coś, ale mógł mówić głosem Joe Bidena, między innymi. Po tak. prostu sobie zmieniał głos na żywo i mówił głosem Bidena, faktycznie. No, Także nie wiem. Co... O takich rzeczach to my sobie dziś jeszcze porozmawiamy później. E mm -hmm. O klonowaniu ludzkiego głosu, bo tu dzieje się dużo ciekawego i pytanie w jaką stronę to pójdzie, no ale to czas pokaże. No właśnie, dobrze, że jeszcze raz mam, właśnie a propos Whispera się chciałem zapytać, bo ostatnio no. się zacząłem bawić tym Whisperem tylko dlatego, że wyszedł Whisper, który działa na procesorze, a nie na karcie graficznej. Whisper CPP. No, bo... Tak. No i właśnie jest problem, bo znalazłem na stronie internetowej tam, gdzie się pobiera te modele, no model small i model medium, a reszta tych plików jest jakoś tak dziwnie ponazywana i nie bardzo wiem, nie bardzo wiem. znaczy large jest, natomiast nie wiem właśnie, gdzie są jakby te pozostałe modele yy, właśnie, znaczy gdzie jest large, gdzie jest ten medium, bo to tam jakoś tak, nie wiem, dziwnie się to jakoś nazywa na tej stronie i czy może wiecie, gdzie to można jakoś łatwiej znaleźć? Te, te, te modele tam do tego. Jeszcze, ja że powiedziawszy, ja powiedziawszy, nie wiem, bo ja korzystam z tej wersji na GPU. A na GPU one no nie działają, te, nie zadziałają te modele, na no co PP że one są inne. One są jakoś przekonwertowane, ale tam yy, przy, tym, yy, przy tej wersji CPP to ja pamiętam, że tam ktoś linkował do tego katalogu, gdzie są te wszystkie modele do pobrania. Tam właśnie, w... tylko te pliki one się tam dziwnie nazywają w tym katalogu. Do, link do katalogu to ja miałem, tylko że właśnie tam... No to powiem szczerze, Patryku, nie wiem. Ja tam tylko zajrzałem, to wydawało mi się, że te nazwy plików są w miarę normalne. Ale też się im za specjalnie nie przyglądałem, no bo, no bo mam tę wersję, na, która wspiera GPU. Mam GPU, które mi pozwala na korzystanie z tego Whispera. No i na pewno działa to jednak szybciej niż, niż wersja na procesorze. No niestety. No, znaczy ja testowałem na tym, na small, na tym ten, takim najmniejszym na jakimś krótkim tekście i już zadziałało to dobrze, no nie? Trochę błędów miałem, natomiast jakoś to rozpoznało, no nic, to będę w takim razie jakoś to dalej się rozglądał z tym. Dobrze. To okay. W takim razie to tyle ode mnie. To dziękujemy Ci bardzo w takim razie za telefon, za telefon. no i do usłyszenia. Do usłyszenia. No dobrze, jeżeli wy macie ochotę do nas też zadzwonić, to zapraszamy bardzo serdecznie, tyflopodcast.net, ukośnik Zoom. Jesteśmy tu dla was. Możecie też oczywiście pisać na kontakt.tyflopodcast.net. Na razie nie piszecie, przynajmniej tymczasem, ale może to się za jakiś czas zmieni. A teraz przechodzimy do... Kolejnej informacji, też nawiązującej do tego, o czym mówiliśmy już wcześniej, mianowicie do odtwarzacza SensePlayer, który będzie dostępny w Polsce. Tak, będzie dostępny. Tutaj podziękowania dla Michała Kasperczaka za uzyskanie tej informacji i opublikowanie już nawet artykułów na łamach portalu Tyfloświat na temat właśnie SensePlayera. Sense player, czyli odtwarzacz SensePlayer OCR w zasadzie firmy HIMS, który zastąpi Buxensa, znanego, lubianego przez wielu. Mam takie wrażenie, który ukazał się właśnie i tydzień temu o nim mówiliśmy, że został wypuszczony na rynek. Odtwarzacz multimedialny, książek, dokumentów i wielu innych treści, który ukazał się w wersji odświeżonej. Jest to nadal urządzenie z klawiaturą alfanumeryczną, natomiast od teraz możemy też w nim słuchać radia internetowego, podcastów. Treści z bibliotek cyfrowych dla osób niewidomych. Jest tam też, no i stąd nazwa OCR, wbudowany aparat, wbudowana kamerka 13 megapikselowa za pomocą której można robić zdjęcia tekstu, i ten tekst zostanie rozpoznany i nam odczytany. Urządzenie posiada również opcję wejścia w tryb Smart Connect, w którym można służyć jako klawiaturka i głośnik. Bluetooth do smartfona z iOS-em czy też Androidem. No i tydzień temu jeszcze spekulowaliśmy, czy to w Polsce się kiedykolwiek pojawi, a co to z tym urządzeniem będzie, jakie ono jest. No, tymczasem już wiemy, że w Polsce ono jest dystrybutorem, jest firma ECE. Będzie ono sprzedawane w cenie 4100 zł. A syntezatory, które na tym urządzeniu będą w języku polskim oferowane, to trzy znane nam już głosy Nuance, czyli Zosia, Krzysztof i Ewa. No i y, mamy już na mam światu y, artykuł, tam jest też wzmianka o instrukcji obsługi, która już na stronie ECE się pojawiła. No i możemy tylko mieć nadzieję, że Będziemy mieli kiedyś okazję to urządzenie przedstawić na łamach Tyfro Podcastu i tyflo Świata, już tak w działaniu. Oby tak rzeczywiście było. Są na to szanse. Z pewnością są na to szanse, także pozostaje nam tylko wyczekiwać, aż to urządzenie trafi w nasze ręce. Bobo do nas pisze i ma do nas pytanie: Jak atakować innych graczy w Misty World? No Bo Chyba to już... otworzymy do słuchaczy to pytanie. Szczerze, Może... nie wiem. Tak. Może Patryk będzie wiedział. Albo... Dokładnie. Albo ktoś, kto jeszcze nas słucha i też gra w Misty World. Tak. I mamy też komentarz od naszego słuchacza: Krystiana. Zgadza się, i tutaj dziękujemy. Ja dziękuję osobiście, bo to zostało do mnie przekazane prywatnie. Mówiłem tydzień temu o obecności osób z dysfunkcją wzroku na Australian Open i mówiłem wtedy, że oni będą grali w taką zaadaptowaną wersję tenisa, która się nazywa soundball. Wyjaśniałem trochę też na tyle, na ile byłem w stanie wyczytać z mojego materiału źródłowego, na czym polegają zasady tej gry. No i Krystian, który sportem jak najbardziej się interesuje, a zwłaszcza takim, dał mi znać, że to, co, o czym ja mówiłem, jest również znane pod nazwą Blind Tennis. I jeżeli się nie mylę, to już jest moja tu obserwacja, chyba jest to sport, który był kiedyś prezentowany w czasie konferencji Reha for the Blind. Nie wiem czy w tym roku też, prawdopodobnie też, ale, ale na tą sesję nie trafiłem niestety. No i ponoć w sporcie tym odbyły się jakieś międzynarodowe też mistrzostwa w Gdańsku pół roku temu. No czyli wynikałoby z tego, że Polacy już się udzielają na arenie tego właśnie sportu. No więc bardzo możliwe, że tego, tej polskiej obecności na Australian Open się również doczekamy. Dzięki Krystianie za czujność, za to, że nas słuchasz i takie ciekawostki dla nas wyłapujesz. To teraz też będzie o sporcie, tylko takim nieco bardziej powiedziałbym statycznym. Będzie o grze o grze karcianej, mianowicie o brydżu, który też myślę, że spokojnie można potraktować jako pewnego rodzaju dyscyplinę sportową. No, cóż, okazuje się, że niewidomi mogą sobie pograć w tę grę online. Zgadza się i yy... Tutaj historia z Brydżem jest w moim przypadku trochę dłuższa, bo kilka miesięcy temu zadano mi pytanie czy ja wiem jak właśnie osoba tracąca wzrok, która się przyzwyczaja do technologii wspomagających i uczy się z nich korzystać, która jeszcze widząc grała sobie w Brydża, czy może kontynuować tą swoją pasję. No i. Ja szczerze mówiąc, byłem wtedy w kropce, bo oczywiście myślałem, że jak wiele innych rzeczy bridge'a znajdziemy w jakiejś wersji dużo uproszczonej na Playroomie, na RS Games. Okazuje się, że nie. Więc troszkę pogooglowałem, no i okazało się, że jest co prawda jakiś program, który można sobie kupić, i ten program w ogóle można uzyskać jedynie przez jakieś autoryzowane w danym kraju. Yy, firmy dystrybuujące w ogóle właśnie programy i różnego rodzaju akcesoria związane z brydżem. Uciekał mi teraz nazwa tego programu, natomiast program ten w jakimś konkretnym trybie no, pozwalał na nawigację po tych kartach, odczytywanie ich wartości i, i układanie, nie wiem czy to są sekwencje, czy jakiś inny rodzaj układów, które, o, o które chodzi w brydżu. No, i to była jedna informacja, do jakiej dotarłem. Natomiast teraz, dzięki nowemu źródłu informacji, które posiadam, właśnie o którym jeszcze wspomnę później, no, przekonałem się, że brydż online, rozgrywany online, jest dostępny dla osób z dysfunkcją wzroku i to na poziomie takich stron internetowych, z których korzystają profesjonalne kluby brydżowskie. Co ciekawe, w ogóle. Okazuje się, że istnieje grupa osób niedowidzących grająca w brydża w Polsce. Więc to jest też ciekawa informacja, nie miałem o tym pojęcia. Natomiast też okazuje się, że powstały dodatki, które pozwalają na obsługę stronek właśnie do gry w brydża przy użyciu czytników ekranu. I pierwszy taki dodatek to jest BBO Visual Assist. BBO, czyli BBO, bo bridgebase.com, tak nazywa się portal, który jest przez ten dodatek obsługiwany. Jest to dodatek do przeglądarek na bazie Chromium, czyli właśnie Chrome, Edge, Opera i tak dalej. I no, można spokojnie z tego ponoć korzystać. Nie wiem niestety jak, nie dotarłem do żadnej dokumentacji tego dodatku. No właśnie, ja się kiedyś na prośbę jednej ze znajomych bawiłem y, tym Bridge mm -hmm. i powiem szczerze, y, ja zaznaczam od razu w Bryża grać nie umiem. I to może być też przeszkodą, ale o, akurat ona potrafiła y, grać, znała zasady, i tam był problem z informacją dotyczącą tego. Już teraz nie pamiętam, ale na czymś ten, ten dodatek się wykładał? Bo on oczywiście pewne rzeczy nam czytał, ale pewnych rzeczy nie był w stanie chyba rozkładu kart. Nie było wiadomo, Aha. czyje karty są nasze, czyje karty są y, pozostałych graczy, czy w jaki sposób one są rozłożone. Jakiś tam problem z tym był. Możliwe, że to jest rozwiązywane przez ten problem, bo e, przez ten dodatek, bo dodatek powstał z inicjatywy jednego z brytyjskich graczy, nawet nie, czy nie na jakimś poziomie mistrzowskim w Wielkiej Brytanii, na potrzeby jego niewidomego znajomego. Więc, no, bardzo możliwe, że właśnie na ten sam problem się natknęli. Druga inicjatywa to jest Godet. Godet są to już skrypty do Tampermonkey lub Grease Monkey, czyli takiego menedżera skryptów użytkownika, które modyfikują nieco wygląd i funkcjonalność różnych stron internetowych dla strony RealBridge.com. RealBridge jest również używany przez kluby. No i tutaj już mamy dokumentację i jest tutaj rozpisane, że możemy strzałkami nawigować po kartach, że możemy sprawdzać, co jest wyłożone i to nawet tam yy, możemy w jakiś sposób wyciszać informacje o konkretnych użytkownikach. Mamy tam dostęp, bo yy, ja się na Brydżu również nie znam, ale wygląda na to, że w Brydżu jest bardzo ważna komunikacja z innymi graczami i e, tego typu strony oferują domyślnie czat głosowy. Czat. E, cza tak. głosowy albo tekstowy? Teksto bridge, bridge base to chyba tekstowy oferował? Readbridge z tego, co czytałem, głosowy, bo jest nawet adnotacja, żeby używać na słuchawkach tego dodatku okay. ze screenreaderem, żeby nie dawać podglądu przez naszą no syntezę tak. do tego, jakie karty mamy w ręku, więc chyba tu mamy czat głosowy. E, Jaki sposób ten dodatek pomija screenreader jest prośba, żeby screenreadery wyłączać. Jest to jakiś self-voicing swego rodzaju i chyba nawet jest, o ile dobrze czytałem, nagrany samplami, czyli tam te karty są odczytywane nie syntezą, a są po prostu nagrania poszczególnych nominałów i, i kolorów kart nagrane przez rzeczywiście ludzi. Jest to jakoś odgrywane też w stereo, jakiś tam spektrum dźwiękowe jest zaoferowane tych różnych informacji i zdaje się, że to Pewnych tam czynności potrzeba mimo wszystko pomocy osoby widzącej. Zdaje się, że zajmowanie miejsca przy stole jest nadal niedostępne. I porada jest taka, żeby albo poprosić rzeczywiście osobę widzącą o pomoc, yy, ale zdaje się, że to się robi w jakiś sposób tylko raz na sezon, bo to są całe sezony, bo to nie jest tak. Tak o, że się po prostu chyba wchodzi do gry i dołącza, tylko tam są całe takie sesje, które trwają tam przez cały sezon brydżowy I, i potem już wystarczy. Też jest jakiś problem chyba z loginem i identyfikatorem, ale to też ponoć można pierwszy raz wpisać z pomocą czyjąś i potem już jest to zapamiętane. I też w jakichś tam sytuacjach potrzebna jest pomoc yy, ponoć jakiegoś asystenta, no, kogoś, kto by nam asystował przy stole i wtedy można tą prośbę o pomoc zakomunikować głosowo. Natomiast yy, ponoć tego typu sytuacje występują tak czy siak w grze w Brydża, więc jest to sytuacja jak najbardziej normalna i pożądana. Natomiast poza tym yy, można wszystko obsługiwać z poziomu klawiatury poza zaimportowaniu właśnie tych Skryptów, warto się zapoznać z dokumentacją, bo tam różne obwarowania i sytuacje, w których te skrypty mogą się do końca nie sprawdzić, są wymienione, więc warto się z tym zapoznać, jeżeli chcielibyście zainteresować się grą w brydża. No, ale najważniejsze, że grać się da i jest to no, kolejna rzecz, która w jakiś sposób nas może z osobami widzącymi integrować. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu, tym razem tematu związanego z bezpieczeństwem. No, dosyć często poruszamy w Tyflo-Przeglądzie temat różnego rodzaju terminali płatniczych No i co jakiś czas dyskutujemy o tym, co to będzie, jak tych terminali będzie dotykowych coraz więcej, bo no, część terminali ma. PIN, ma, ma klawiaturę do wpisania PINu do naszej karty fizyczną, no ale część to jest ekran dotykowy bez jakiegokolwiek udźwiękowienia, a no, też pojawiają się terminale w formie telefonów, więc. Również tu mogą pojawiać się pewne problemy. No i naukowcy z jednego z amerykańskich uniwersytetów, teraz nie pamiętam, który to był uniwersytet, szczerze mówiąc, wymyślili i opracowali taką metodę, za pomocą, którego osoba, za pomocą której osoba niewidoma mogłaby ten pin wprowadzać. Tak po prostu. Otóż nazwali, to, nazwali tę metodę. One button, pin i mm, wygląda to i działa w sposób następujący. Otóż, jeżeli niewidomy chce wprowadzić pin, mm, no to dostaje specjalny interfejs, wyświetla mu się na ekranie specjalny interfejs i to pewnie musiałby uczynić sprzedawca mm, w takim terminalu, musiałby coś takiego uruchomić. I na środku ekranu telefonu pojawia się duży Przycisk, który należy przytrzymać i czekać. I teraz po przytrzymaniu tego przycisku telefon nam zaczyna wibrować. Wibruje raz, dwa, trzy, cztery, i tak dalej, i tak dalej razy. W zależności jaką cyfrę chcemy wbić, tak długo trzymamy palec na tym wirtualnym przycisku. Kiedy na przykład chcemy wbić trójkę, czekamy aż telefon zawibruje trzy razy. Puszczamy przycisk. Naciskamy, wbijamy kolejną cyfrę. Naciskamy, wbijamy kolejną cyfrę. Zostało to przetestowane w grupie osób niewidomych i słabowidzących. Skuteczność wbijania takiego pinu to jest no około tam trochę ponad 80%. Więc teraz pozostaje pytanie, czy ktokolwiek, kiedykolwiek coś takiego zaimplementuje. Bo pomysł jest sam w sobie ciekawy. Wygląda na coś stosunkowo łatwego do implementacji, ale to się może tylko tak mi wydaje. Natomiast żeby coś takiego zadziałało, żeby taka metoda była możliwa do... Zrealizowania, no to musi być wola producentów takiego oprogramowania, które jest instalowane na tych urządzeniach z ekranami dotykowymi. W ogóle myślę sobie, że tam, gdzie pojawia się taki interfejs do wprowadzania cyfr, nie tylko kamery, nie tylko, nie tylko urządzenia płatnicze, ale też na przykład domofony. Coś takiego mogłoby być też do zrealizowania, tak? Jeżeli już koniecznie ktoś musiałby, powiedzmy, korzystać z tego dotykowego ekranu, jeżeli domofon musiałby być z dotykowym ekranem. Jest to ciekawe. Jest to ciekawe, ale wydaje się dość powolne. To, co ty chyba, Michał, też na to zwróciłeś tak. uwagę. Ja Jeszcze zastanawiam, na ile to będzie kompatybilne z różnymi czasami oczekiwania, jakieś tam timeouty. To i tak znaczy, dalej. wiesz, Oczywiście Pawle, tak z, zmagana. tak z drugiej strony to też wszystko kwestia jest częstotliwości tych wibracji, bo może być bo może być to na zasadzie raz, dwa, trzy, a z mhm. drugiej strony może być, raz, dwa, trzy, cztery, i puszczasz. I to już wtedy zaczyna być w miarę szybkie. Ale też wzrasta yy, prawdopodobieństwo popełnienia błędu. To prawda, i właśnie tu się obawiam, że jak to będzie za szybko, różni są użytkownicy, tak, no? tak. jakby mają czas reakcji, to też wynika z dodatkowych czy są uwarunkowań. Yy, I może się okazać, że na przykład interpretują yy, wibracje na, je, na jedynkę i na dwójkę jako wibrację na nie wiem, trójkę, bo Zgadza będzie się. za szybko wygenerowana i tego się boję. Może jakimś mechanizmem, który byłby trochę mylący, ale by odzwierciedlał trochę to, co się dzieje na terminalach? Byłoby też to, żeby w jakiś sposób losować za każdym razem, od której, w jakiej kolejności cyfry są generowane tymi wibracjami, bo z czasem, na przykład, taka osoba widząca, wiedząc, jak taki mechanizm działa, no to jeden czy drugi złodziej nauczy się, że na przykład po czasie Reakcji, tak? Że nauczą się odliczać po prostu ile czasu mniej więcej zajmuje wygenerowanie, nie wiem, cyfry 5. No i po, jeżeli po takim mniej więcej czasie osoba niewidoma sobie oderwie palec, no jeżeli ktoś jest dostatecznie, dostatecznie zdeterminowany, no to może się tego nauczyć, więc może tu jakaś randomizacja byłaby. Tylko z drugiej koncepcja. strony, jak no. randomizować ilość wibracji? Tak, że zaczyna wibrować od piątki. No ale, on, do... a, no, ale on, żeby zaczął wibrować od piątki, to musiałby vibro, zawibrować pięć razy. Dokładnie. Więc ustandaryzowane długości tych odstępów, między. Że no. wiesz, no, że jedna sekwencja się skończyła, a teraz się zaczyna druga. Mm -hmm. No i też te czasy reakcji. Ja wiem, że to jest wszystko do dopracowania, więc dlatego się nie No to zastanawiam jest wiadomo, taki ile, projekt, ale... to jest taki projekt tak. badawczy, no który jasne. gdzieś tam sobie został opracowany i zobaczymy, co będzie dalej. Czy w ogóle doczeka się jakiejś implementacji? Niemniej tak fajnie, że ktoś myśli, że ktoś coś kombinuje, próbuje. Może, hmm. może gdzieś będzie okazja, żeby to sprawdzić kiedyś. Kto wie, tak, kto wie. oby. Tak. Poczekamy na pierwsze implementację. Dokładnie. A teraz zajmiemy się dostępnością systemów Apple. Ostatnio się ukazały nowe systemy, mają swoje dobre i gorsze strony, jeżeli tak. chodzi o dostępność. Dostępność, tak. Bo jeśli chodzi o ogólne funkcje, to już pewnie wszystko wiecie, doszła możliwość autoryzacji Apple ID za pomocą fizycznego klucza sprzętowego bezpieczeństwa zarówno na Macu, jak i na iOSie. No i nowe tapetki z okazji Miesiąca Kultury Osób Czarnoskórych. Natomiast jeśli chodzi o dostępność, no to tak. Poprawiło się, jeśli chodzi o zarówno iOS-a, jak i Maca. Na Macu poprawiono no, ginącą gdzieś syntezę, kiedy szybko pisaliśmy na klawiaturze i miało być czytane, zdaje się, znaki, to tam coś przesta przestawało nadganiać, jeżeli robiliśmy to szybko. Natomiast na iOSie poprawiono e, pokazywanie klawiatury ekranowej po naciśnięciu tego skrótu Spacja i punkty 146 mm, na klawiaturze Braille'owskiej. Poprawiono ponoć. Tak zgłaszają niektórzy użytkownicy błąd, który występował wcześniej, że kursor bardzo skakał po ekranie ostatnich aplikacji. No i poprawiono również działanie kontrolki trybów skupienia na ekranie blokady, która w poprzedniej wersji nie chciała działać jak należy, teraz już powinna działać z VoiceOverem. No ale Apple nie byłby Applem, gdyby nie wprowadził nowych błędów. No i. Takim najpoważniejszym błędem, który wszedł i znowu dostają po głowie użytkownicy Braille'a, bo jeżeli przy podłączonym urządzeniu brailowskim jakimś monitorze, otworzymy sobie centrum powiadomień, no to bardzo prawdopodobne jest to, że nasz monitor Braille'owski po prostu się rozłączy. No, jak dla mnie to jest dość poważny błąd, jeżeli ktoś używa Braille'a. No i Apple niestety ostatnio słynie z tego, że zwłaszcza pod kątem Braille'a gdzieś. Te błędy im uciekają pod radarem. No, drugi błąd już jest troszkę mniej poważny, ale i tak dość solidny. Zaburzona jest nawigacja po nagłówkach w aplikacji iTunes Store. Więc, jeżeli korzystacie często, kupujecie tam treści i korzystaliście z nawigacji nagłówkowej, no to możecie się spodziewać w tej wersji 16.3 problemów. Na szczęście więcej problemów nie ma. No, miejmy nadzieję, że Apple je w najbliższych wydaniach rozwiąże. No i trochę wstyd, że dalej pojawiają się problemy, mimo tego, że można publicznie przez tygodnie całe testować, i na pewno były te błędy zgłaszane. No i ja też słyszę, że pewne błędy zgłaszane w poprzednich wersjach nadal nie są gdzieś poprawiane. Błędy na przykład, jeśli chodzi o pisanie liter pisaniem pismem ręcznym w języku polskim, są z tym nadal problemy, ale to już od długiego, długiego czasu. Mimo tego, że były te błędy zgłaszane. To możemy myślę przejść dalej, przejść do kolejnych tematów. Sobie otwieram już tu notatki. Bo teraz będzie dalej o iOS-ie i będzie tym razem o konkretnej aplikacji. Mianowicie o Facebooku. Niestety z tą aplikacją jest tak. Że z wersji na wersję z dostępnością jest różnie, ona się pojawia, znika, pojawiają się nowe błędy, stare też niekoniecznie są naprawiane. Na przykład cały czas na Facebooku nie da się edytować komentarzy, ale za to doszła nam nowa yy, kłopotliwa kwestia, jeżeli chodzi o dostępność, i to jest bardzo irytujące. Ja, gdybym był miłośnikiem teorii spiskowych, to bym uznał, że ktoś to zrobił celowo, bo Niechęć Facebooka do zewnętrznych linków jest dość powszechnie znana. Nie lubi Facebook, jak ktoś udostępnia jakieś treści będące linkiem. Jeżeli udostępnia to na przykład strona internetowa, no to oni gdzieś tam powodują, że ten dany post rzadziej się wyświetla użytkownikom. Więc no, są to tego typu kwestie z Facebookiem, a teraz użytkownik niewidomy to nawet nie ma szansy dowiedzieć się, do czego prowadzi dany link. Bo kiedyś to wyglądało tak, że jeżeli ktoś udostępnił jakiś tekst, czy jakąkolwiek stronę internetową, to na Facebooku, w poście, wyświetlał się tytuł tego linku. Tytuł tej strony internetowej. A teraz się to nie dzieje. I posty stały się nagle krótsze. Niektóre posty, jeżeli bo też czasem niektórzy tak robią, że po prostu wrzucą jakiś link, to taki post jest pusty, tylko widać, że ktoś coś udostępnił, i ile jest tam lajków, na przykład obok tego, albo innych reakcji, ale nic więcej nie ma. Czasem na przykład jest taka sytuacja, że o. Prosta rzecz z dzisiejszego przeglądania Facebooka. Wirtualne media na przykład udostępniły link o urodzinach 75. Wojciecha Manna. No i pojawia się tam tylko tekst, że wirtualne media 100 lat i tyle. A kiedy wejdziemy w ten post, mamy taki pusty element. Na całe szczęście możemy w to kliknąć. Więc dopiero po otwarciu tego pustego elementu, który się wyświetla na Facebooku, no to dopiero w tym momencie otwiera nam się ta wewnętrzna, facebookowa przeglądarka i możemy sobie tam przeczytać informacje na temat tego, co jest pod danym linkiem. Więc taka niefajna rzecz to jest rzecz jedna, i druga. Związana też z linkami, bo czasem było tak i jest tak zresztą, że niektórzy nie udostępniają linków w głównej treści posta. Udostępniają je w komentarzach. I jeżeli ktoś coś takiego udostępni, to po stuknięciu w taki komentarz, no to tam mamy menu, mamy szereg różnych reakcji. Tam lubię to, możemy zareagować, ukryć dany post czy dany komentarz, zgłosić i było coś takiego, wyświetl załącznik, link. I ta opcja niestety zniknęła. Nie możemy kliknąć w linki. Zastanawiam się, czy jest to problem tylko osób y, niewidomych. Czy Facebook generalnie robi jakieś porządki i bardzo, ale to bardzo nie chce, żeby y, użytkownicy jakoś wchodzili w interakcję z zewnętrznymi y, treściami. No, myślę, że. Aż tak to nie i że to jest problem tylko związany z dostępnością, bo niejednokrotnie ktoś wrzuca coś w komentarze, wrzuca jakieś linki. Poza tym ze strony internetowej Facebooka no normalnie da się to otworzyć. Tylko aplikacja mobilna ma problem z takim linkiem w komentarzu. Także niestety nie jest dobrze, jeżeli chodzi o tę dostępność, przynajmniej na razie. Miejmy nadzieję, że to zostanie poprawione i że zespół. Do spraw dostępności w Facebooku coś tam jednak robi i zrobi i zadziała i poprawi. A tymczasem podobnie Paweł i garść drobnych informacji. Tak, więc informacje mam na dziś dla Was: drobnych trzy. No, i jakie jeszcze są informacje? Już mówiliśmy o sens playerze, już tak się śmialiśmy tu, 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 właśnie z Michałem Kasperczakiem, troszkę prywatnie rozmawiając, że to będzie chyba rok odtwarzaczy książek multimedialnych, bo już mówiliśmy o sens playerze, a teraz po latach wskrzeszony jest Victor Reader Stream. I Victor Reader Stream trzeciej generacji, właśnie się dowiedzieliśmy, że się ukaże. Ukaże się w lutym. Nie wiadomo jeszcze wszystkiego na jego temat. Jeszcze firma HumanWare nie podała wszystkich nowości, które nas czekają w tym odtwarzaczu. Natomiast wiemy, że to jest pierwsza wersja od 10 chyba lat. Nie znamy też ceny, cena też zostanie dopiero podana, ale wiemy, że będzie miał wsparcie Bluetooth, będzie wspierał karty pamięci do 1 TB MicroSD i będzie ładowany przez USB-C. Napisane jest też, że wiele więcej nas czeka, no więc Myślę, że poczekamy, zobaczymy, ale też obawiam się, że to będą najważniejsze tak naprawdę nowości w tym odtwarzaczu. No, obyśmy się mylili, oby nas jeszcze innymi rzeczami producent zaskoczył, wszak czasy się na tyle zmieniły, że no, dużo więcej takie urządzenia powinny oferować, jeżeli chcą konkurować z no, fi produktami podobnymi innych producentów. No ale jak ktoś lubi Victory The Streama, no to wiedzcie, że urządzenie nie umarło i będzie jego nowa wersja. Drugi drobny news dotyczy aplikacji Remote Incident Manager. My tą aplikację prezentowaliśmy na łamach Podcastu latem. Było to jest nadal rozwiązanie firmy Numa Solutions, czyli dawniej Serotek, które pozwala na sterowanie dowolnym tak naprawdę komputerem yy, przez dość prosty interfejs. Osoba, której mamy pomóc, instaluje sobie oprogramowanie, otwiera je, wpisuje umówione wcześniej hasło i następuje połączenie. No i tutaj, jeżeli osoba ta nie posiada żadnego czytnika ekranu zainstalowanego, uruchamiany jest. Taki mały NVDA i możemy za pomocą, no na ten moment, właśnie NVDA sterować tym komputerem. Jeżeli osoba już posiada screenreader, to zostanie włączony kanał audio i będziemy mogli słuchając syntezymowy przez ten kanał audio z drugiej strony po prostu sterować tą maszyną i udzielić komuś wsparcia. Oprogramowanie swoje kosztuje, o czym już też mówiliśmy, jaki tam cennik był zaplanowany. Nie są to małe pieniądze, natomiast. Ale no, chyba w końcu będzie warto. Chyba będzie w końcu warto, bo pojawia się wersja na Maca. Można się już zapisać na betę. Beta nie jest jeszcze dostępna, ale ma być dostępna niebawem. Jeżeli chcecie być pierwsi i dowiedzieć się, kiedy tylko się ukaże, możecie się wpisać na newsletter. Będzie to wersja, która pozwoli. Na, chyba będzie to pierwszy taki program, który pozwoli na yy, sterowanie Windowsem w sposób dostępny za pomocą Maca i chyba też Maciem za pomocą Windowsa, o ile się nie mylę? No właśnie, Ale... gdyby to tak było, to by było super w dwie strony, żeby to tak działało. No, zdaje się, że, że w tą stronę jakoś to ma podziałać. Myślę, że pożyjemy, zobaczymy, natomiast no to będzie pierwsze takie rozwiązanie. No ja z wywiadów z przedstawicielami Numa Solutions wiem, że oni tam się nie chcą zatrzymać i że czeka nas też, przynajmniej są podejmowane próby, jakieś prace nad wersjami mobilnymi. Więc no, ja jestem ciekaw. Co ja też, uda. ja też i o ile już gdzieś tam trochę spisałem ich na straty po tym, co zaprezentowaliśmy, no bo sam przyznasz, że tak. nie było się czym zachwycać. No nie, nie. O tyle teraz no, ponownie wzbudzili moją ciekawość. Jeżeli rzeczywiście byliby w stanie stworzyć narzędzie, które pozwalałoby na kontrolowanie maka, Androida, no na iOS-a bym nie liczył, TeamViewer nawet nie działa w ten sposób, jak dobrze kojarzę, że żeby dało się iOS-a kontrolować za pomocą mm. TeamViewera, to na to bym nie liczył, ale przynajmniej no, to, co można, gdyby stworzyli takie jedno rozwiązanie, no to byłoby coś. To prawda, no więc możecie zapisywać się na betę, no i czekać na rozwiązanie tematu. My też będziemy temat śledzić i gdy tylko się czegoś więcej dowiemy, Poinformujemy jak wrażenia. Ostatni drobny news na dziś yy, to aplikacja Fantastical i tak naprawdę zmiany voiceoverowe, które pojawiły się w tej aplikacji. Jest ich aż cztery. Fantastical, czyli dość rozbudowana aplikacja. Do obsługi kalendarzy z własnym systemem proponowania wolnych terminów, więc można proponować innym, kiedy mamy wolny termin, dać do wyboru kilka terminów i osoby mogą się nam wpisać. Własny system zaproszeń, integracja z najróżniejszymi kalendarzami. Program też swoje kosztuje bo to jest chyba około 100 zł, nie może trochę więcej na rok. Natomiast no, można już wiele z nim zdziałać, jest bardzo rozbudowany, więc jeżeli potrzebujecie potężnego, a zarazem dostępnego kalendarza, to Fantastical można spokojnie polecić. No i co w tej wersji zmieniło się, która wyszła początkiem, w zeszłym zasadzie tygodniu, co, można, co się zmieniło pod kątem VoiceOvera. Więc usprawniono sposób, w jaki VoiceOver oznajmia powtarzające się zadania. Usprawniono wsparcie dla VoiceOver dla e, propozycji terminów Fantastical, czyli jeżeli e, zdaje się, my proponujemy komuś termin lub ktoś nam, to tutaj VoiceOver będzie pewne rzeczy lepiej czytał i lepiej sobie z nimi radził. E, wsparcie poprawiono voiceOver dla widoku pogody i usprawniono nawigację z voice-overem w widoku dnia i tygodnia w Fantastical. No i to są te zmiany, które w aplikacji Fantastical się pojawiły i to też wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy w tym tygodniu. Ale nie jeżeli chodzi o nasze wieści różne, różniste i o Twój udział, Pawle, w tej naszej dzisiejszej audycji, bo teraz będziesz nam opowiadał o tym, co na świecie. Tak, i kilka ciekawych informacji dla Was na ten tydzień wyszukałem. Najpierw udamy się do Finlandii, i to jest to źródło, o którym wspominałem już wcześniej, czyli blog prowadzony przez osobę pracującą dla fińskiego związku niewidomych, która to osoba jest ekspertem w dziedzinie cyfryzacji, dostępności cyfrowej, właśnie w tej organizacji. Blog, którego polecam czytać, bo na tym blogu umieszczane są oczywiście w języku fińskim, ale no, z dzisiejszą technologią tłumaczącą żaden język nie jest dla nas wyzwaniem. Różne ciekawostki właśnie, jeśli chodzi o dostępność cyfrową usług w Finlandii. Więc jeżeli ciekawi Was ten kraj, no to polecam blog. Blog bardzo się ciekawie nazywa, bo blog nazywa się... Savu moment. Aż muszę sam sprawdzić. Savu tettavu spaloja. I to jak rozumiem oznacza kafelki dostępności. Rozumiem, że takie wycinki dostępności, że jakby takie highlighty, takie najważniejsze informacje ze świata. Bo savu, savu to chyba jest dostępność, bądź dostępny w języku fińskim. Bardzo ładne słowo. To właśnie z tej strony miałem informacje na temat gry w brydża natomiast przeglądając jakby całość bloga możemy się przekonać w dużo szerszym aspekcie jak wygląda dostępność w Finlandii. No i tutaj spoiler, jest dość podobnie jak w różnych krajach. Może dlatego, że tego typu blogi skupiają się na krytyce. I nawet jeżeli coś krytykują, no to skupiają się na pewnych niedociągnięciach, ale może gdyby porównać to z niedociągnięciami, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, no to wychodzi na to, że może nie mają na co narzekać, a może jednak, no ja się zapoznałem ze w sumie wszystkim, co na tym blogu można było znaleźć, no i co można powiedzieć. Oczywiście są tam adwokaci na rzecz dostępności, tak jak autor tego bloga, i starają się na bieżąco negocjować różne zmiany. Więc pewne rzeczy się polepszają. Wiem czytałem o przykładzie polepszającej się dostępności aplikacji banku Nordea o polepszającej się dostępności na przykład platformy do wypełniania wykazu godzin i podziału godzin asystenta osobistego, bo w Finlandii można aplikować o asystenta osobistego, który nam pomaga w różnych czynnościach, czy to od dnia codziennego, czy dotrzeć gdzieś, czy wziąć udział w jakimś wydarzeniu. Czy coś zwiedzić, jakąś wystawę i tak dalej. No i taka osoba musi się też rozliczać, oczywiście, z godzin wypracowanych. My oczywiście możemy mieć podgląd w te rozliczenia jako beneficjenci takiego programu. Był ponoć kiedyś, kiedyś to było wszystko bazowało na podpisywaniu formularzy papierowych, teraz wszystko się digitalizuje i powstała platforma online. No i ta platforma kiedyś była mniej dostępna, potem stała się bardziej dostępna. Podobnie jak w Polsce, w Finlandii również weszła usługa przesyłek pocztowych, cyfrowych. Czyli, jeżeli jakiś państwowy dokument ma do nas dotrzeć, to może on do nas dotrzeć drogą cyfrową. No i zdaje się, że podobnie jak u nas. Jest to PDF, dokument PDF, który chyba też nie jest jakoś walidowany specjalnie pod kątem dostępności. Był prowadzony ranking dostępności różnego rodzaju sklepów dostarczających nam zakupy do domu. I ponoć tylko jeden, o jednym sklepie można było rzeczywiście powiedzieć, że jest w pełni dostępny, a na kilku wręcz zakupy nie były możliwe. Niedostępne ponoć też są serwisy. Do zakupu, do, do abonamentu książek, czyli tak jak u nas jest na przykład Legimi, Storytel, to tam również jest i Storytel, i BookBit, którego my też mamy na rynku, i jeszcze kilka lokalnych serwisów. Ponoć w żadnym tak naprawdę w 100% ta dostępność nie była zagwarantowana. Więc jak widać, Finlandia też się mierzy ze swoimi wyzwaniami. Natomiast jedna rzecz, która mnie zaintrygowała, i okazuje się, że jest całkiem dostępna, to są egzaminy maturalne. No bo ta osoba, która tego bloga pisze, jest ekspertem głównie w dziedzinie edukacji. Nie tylko, ale też I bardzo się angażuje w edukację. No i się okazuje, że w czasach pandemii po raz pierwszy fińska młodzież pisała swój odpowiednik egzaminów maturalnych cyfrowo. W tym celu działał już od jakiegoś czasu system, który nazywa się Digabi. I system ten nie tylko był do egzaminów maturalnych, ale też do jakichkolwiek sprawdzianów na etapie szkolnictwa, szkoły średniej. No i ja się temu systemowi przyjrzałem. W ogóle jest to system otwarty. System, który do jakiegoś niedawnego czasu był dostępny na GitHubie. Teraz już to repozytorium jest dość mocno wyczyszczone z treści. Jest to system, który jest instalowany specjalnie na przygotowanych komputerach do testów. System, który bazuje na Debianie w ogóle i był jego obraz dostępny chyba też gdzieś do pobrania. No i na takim przygotowanym specjalnie komputerze uczniowie pisali test. No i teraz pytanie się zrodziło, jakby to udostępnić dla osób niewidomych, no bo wiadomo, Linux, no jakiś tam screen reader ma. Natomiast yy, ciężko się spodziewać, że Uczniowie z dysfunkcją wzroku będą wiedzieli, jak obsługiwać orkę. No i ta orka też się nie cieszy takim zaufaniem, że można na 100% no, przeprowadzić test. Taki test to w sumie ważna sprawa, więc ostatnią rzeczą, jakiej byśmy chcieli, to, żeby osoby, które taki test piszą, yy, musiały się stresować tym, że jakieś nieznane środowisko pracy, jakiś może nie do końca stabilny czytnik ekranu itd. No i wymyślono. Wymyślono, żeby yy, osoba niewidoma, która taki test ma pisać. Przychodziła na taki test ze swoim sprzętem i ten swój sprzęt kablem Ethernet będzie podpinany do komputera testowego, na którym jest ten system Digabi. I w tym momencie osoba niewidoma w ten sposób się tuneluje i przez przeglądarkę internetową, wpisując IP tej maszyny testowej, podłącza się do uzyskuje dostęp do mechanizmu testów, który jest uruchomiony na tym komputerze. No i w tym momencie otwiera się nam normalna strona internetowa, czysty HTML, no i my już możemy w takim formacie test pisać. Co ciekawe, udało mi się uzyskać dostęp, ja zamieszczę oczywiście link, on będzie dostępny w komentarzu, do przykładowego testu z języka niemieckiego, jak taki test w Finlandii wygląda. Co prawda musiałem się trochę nabiedzić i odzyskać ten test z y, przepastnych czeluści Web Archive'a, bo podobnie jak system Digabi y, zniknęły też te przykładowe testy, tak oficjalnie, które były dostępne na stronie projektu na GitHubie. No, ale Web Archive na szczęście zarchiwizował y, i miałem dostęp. I rzeczywiście tylko do języka niemieckiego. Był też podany link do matematyki, ale już matematyka niestety mi się nie chciała na Web Archive otworzyć. Ponoć ten test z matematyki był mniej dostępny, bo były tam zadania obrazkowe, i tych zadań, przynajmniej w tym teście, jeszcze takim pokazowym, popisowym, te zadania obrazkowe nie zostały udostępnione. Natomiast test języka niemieckiego, no wygląda on jak taki typowy e-book, czyli mamy treść w HTML-u natywnym, HTML5. Mamy spis treści i tam mamy część pierwsza rozumienie słuchane, część druga tam jakaś kompozycja własna, część pisana, czytanie ze zrozumieniem i tak dalej. Wszystko jest podzielone, bo te, te testy też są na kilka podzadań podzielone, czyli no tak jak na typowej maturze macie tych słuchanek, nie wiem, dwie, trzy, i w każdej macie jakieś inne zadania. Więc do wszystkiego tego jest, są linki w spisie treści. Wszystko jest pogrupowane ładnie w nagłówkach. Przykłady do nagrania do odsłuchania w słuchankach są podczepione jako natywne takie odtwarzacza. ML5. Tam, co prawda, przycisk odtwarzania no dostępny nie był, był niezaetykietowany, ale pod spodem czas już upływał normalnie. Aha, i też rzecz, która się działa, jak się naciskało przycisk, no to odtwarzacz nam się pokazywał na dole strony, czyli no jeszcze nie do końca opanowali modale, żeby albo takie kompletnie natywne odtwarzacze, żeby kontrolki nam się pokazywały tam, gdzie one są. Tylko gdzieś u dołu strony. No i niestety ten snapshot, który został zachowany w Web Archive, nie zawierał plików z nagraniami, a szkoda, bo posłuchałbym sobie takich słuchanek. <słuchanek> Natomiast dalej, tam gdzie była możliwość wyboru odpowiedzi ABCD, były przyciski opcji. Tam, gdzie uczennica bądź uczeń mieli się wykazać jakąś inicjatywą własną i pytanie było bardziej otwarte, było pole edycji, gdzie można było napisać, wszędzie była wypisana punktacja, był też przycisk wyślij, żeby zatwierdzić już tą naszą odpowiedź i wysłać ją na serwer nieodwołalnie i ostatecznie. No, i w ten sposób, za pomocą takiego prostego HTML-a, w sumie na takiej stronce internetowej, można sobie pisać maturę. No i ja myślę, żebyśmy sobie takich rzeczy życzyli kiedyś i w Polsce. Ja pamiętam, że w czasie mojej matury. E, osoby zajmujące się informatyką u nas w ośrodku e, przygotowały też komputer pod maturę, czyli było tam oprogramowanie, które e, liczyło czas, było oprogramowanie, które wykrywało jakieś nieautoryzowane użycie komputera, żeby na przykład wyjść gdzieś sobie z okienka z testem. No ale opisy odpowiedzi udzielało się w Wordzie e, i tak wyglądało pisanie i, i czy, czytanie, nawet nie wiem, czy, czy te arkusze testowe nie były w ogóle w brajlu. No a tutaj mamy już gotowego HTML-a, każdy może sobie pisać w czym chce. Wiem, że chyba ten system, ja ile dobrze rozumiem, nie wiem, czy on nie został już wycofany, ten konkretny, ale można się domyślić, że jeżeli nawet jest jakiś nowy system, to działa on na podobnej zasadzie. No pierwszy raz się spotkałem z tego typu testem. I szkoda też, że tej matematyki nie udało mi się odbić, bo bardzo jestem ciekaw, jak były tam treści prezentowane. Mimo tego, że ponoć nie było tak idealnie dostępnie, jakby można było sobie tego życzyć. Z Finlandii przemieszczamy się na, do Czech i na Słowację, bo no, można by się zastanawiać, w jaki sposób operatorzy telefonii komórkowej mogą osoby niewidome wspierać. Hmm, oczywiście poza tym, że. E, czynią swoje strony i, i e, dokumenty bardziej dostępnymi. Ostatnio mówiliśmy tu o działaniach sieci Play. E, myślę, że wszyscy nasi słuchacze też są już zaznajomieni z ofertą sieci Plus, gdzie otrzymujemy zniżkę na abonament 50%. Z tymi zniżkami też były różne historie, ale no, zasadniczo ta, ten przywilej jeszcze mamy. Natomiast e, Czesi i Słowacy mają do tego trochę inne podejście. Bo w Czechach y, oczywiście y, taka zniżka, jak my mamy na abonament, jest, ale się okazuje, że ona jest w ogóle jakoś uregulowana i kiedyś oferowała ją y, tylko sieć O2. Wiem też, że była of taryfa dla osób niepełnosprawnych oferowana przez Vodafone, y, taka specjalna. Natomiast okazuje się, że od tego roku y, Czesi mogą niewidomi liczyć na Dopłatę, znaczy na tak, dopłatę do usług telekomunikacyjnych, i to działa u wszystkich operatorów, w wysokości 200 koron. Ja to właśnie sprawdziłem, to jest około 40 zł. No i taką kwotę możemy uzyskać jako dopłatę do abonamentu, zarówno na usługi takie tradycyjne głosowo-smsowe, czyli taki klasyczny abonament telefoniczny, jak i na internet mobilny. No bardzo fajna sprawa ale to nie wszystko, bo jeszcze można w ramach sieci O2 uzyskać dotacje na niektóre wybrane modele telefonów komórkowych, czyli tutaj operator nam obniża tą cenę telefonu o określoną kwotę. Ja dowiedziałem się o dwóch nowych telefonach, które w tym roku do tego spisu dołączyły, jest to Blindshell Classic 2 oraz iPhone SE 2022. O pojemności 64 GB i na obydwa te telefony, które no, są chyba gdzieś w podobnej cenie, w Polsce przynajmniej jakieś 2000 złotych. No to prawda. Złotych? Tak, to tak. To podobne. Y, tak, no to tutaj Czesi uzyskują dotacje w wysokości 2789 koron czeskich. Ja sprawdziłem, to jest 550 zł. Około. No to, 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 to nie jest tak mało. Jest jedna, nie jest tak mało. Powiedzmy, jedna czwarta, no może trochę mniej niż jedna czwarta cena, ceny tego telefonu. Tak. więc no, na takie czasy, gdzie te ceny będą podskakiwać pewnie elektroniki, myślę, że bardzo rzeczowa, bardzo fajna pomoc, zwłaszcza dla osób, których no gdzieś nie jesteś na takie urządzenia, a co by nie mówić, są to urządzenia pomocne. Darek Blindshella prezentował. Dla niego na przykład jest to bardzo pomocny telefon. O iPhone'ie myślę, że już wielu z nas się przekonało, jakim jest użytecznym sprzętem. Natomiast to nie jest jedyny wariant, w jakim można takiej dotacji, taką dotację uzyskać, bo można też uzyskać taką dotację na telefon, za który płacimy miesięcznie w ramach abonamentu. Jakąś tam, no wiadomo, jeżeli kupujemy taryfę abonamentową z telefonem i no to gdzieś tam ten ta cena telefonu jest ujęta w tym naszym miesięcznym abonamencie. No i tutaj można liczyć na dopłatę w wysokości 116 koron, 21 halerzy, no to jest około 24, powiedzmy 5 zł miesięcznie. No więc też, też jest to jakaś pomoc. Nie wiem jak wygląda kompletna lista tych telefonów dotowanych, natomiast no, z tego co czytam nie jest to, po raz pierwszy organizowana akcja. Natomiast to trochę inne podejście do tego znowuż mają Słowacy, bo Słowacy podeszli do tematu tak, że oni mają jeden konkretny telefon i to też jeden operator, czyli telekom słowacki, i ten telefon będzie sprzedawany i to już po jednakowej cenie, w zależności od tego, znaczy, nie, niezależnie od tego, czy go kupimy z czy bez korwusa. Korwus, czyli ten screen reader, z którym mieliśmy się okazję kiedyś już chyba zapoznać, on u nas był omawiany przy okazji e, telefonu LG One Smart, bo miał być to taki screen reader, dostosowany pod telefony klawiszowe. No, aktualnie czasy się zmieniły. Korwus na Słowacji jest dalej rozwijany i dość często używany na telefonach z Androidem. E, jest to takie oprogramowanie, które oferuje swoje własne aplikacje gdzieś tam udźwiękowione i przystosowane, ale też screen reader. Ostatnio mówiliśmy też o tym, że wprowadzili oni swego rodzaju usługę remote, aby jednym telefonem z Androidem udzielać wsparcia drugiemu telefonu z Androidem jakieś też własne rozmowy wideo i tak dalej. No i taki układ, czyli telefon. Kiedyś był to Samsung Galaxy Xcover 4S. Aktualnie został on już wycofany ze sprzedaży, nie jest dostępny i zastąpiony został telefonem Galaxy A23 5G od Samsunga. I taki telefon mo można otrzymać w abonamencie w cenie 1 euro na start, a następnie 4 euro miesięcznie w abonamencie co miesiąc. Przy czym abonament w wersji podstawowej również otrzymujemy po zniżce. Dla osób widzących, ten abonament kosztuje 33 euro a osoba niewidoma otrzymuje go w wysokości 21 euro. Więc rozumiem, że do tego 21 euro dolicza się jeszcze 4 i za 25 euro miesięcznie mamy telefon już z licencją na taki powiedzmy płatny bardziej screen reader. W takim abonamencie są nielimitowane rozmowy i SMS-y na Słowacji i w Unii. Nie wiem, czy chodzi o to, że w roamingu unijnym, czy że do krajów Unii i 16 GB internetu, po czym zwalnia do megabita na sekundę nam internet, a można jeszcze za dodatkowe pieniądze sobie kolejne 16 giga dokupić. Ja z taką ofertą spotkałem się jeszcze w czasach kiedy Tox i Mobile Speak były gdzieś tam królowały i telefony z Symbianem ponoć we Francji to funkcjonowało i we Francji operatorzy, nie wiem czy jeden konkretny, czy wszyscy, byli nam w stanie opłacić w ramach abonamentu licencję na właśnie TOXA czy Mobile Speaker. Więc no jeżeli słucha nas ktoś, kto jest w miarę decyzyjny, albo mógłby przekazać naszym operatorom, jak to się rozwiązuje w innych krajach, no to mamy przykłady dobrych praktyk, jak to działa w Czechach i na Słowacji. Ostatnia wiadomość z sekcji Wiadomości ze Świata. No, nie najlepsza, dość smutna, bo dotyczy biblioteki. Biblioteki osób niewidomych i słabowidzących w Sarajewie, w Bośni i Hercegowinie. Która to biblioteka jest zagrożona zamknięciem. Historia jest dość długa, bo sięga jeszcze czasów byłej Jugosławii i lat 70., kiedy to. Postanowiono, że centralna biblioteka osób niewidomych jugosłowiańska zostanie rozbita na trochę mniejsze jednostki, i te pieniądze, które były przeznaczone na tą bibliotekę, będą rozdawane poszczególnym jugosłowiańskim republikom i organizacjom ustanowionym tam. No i w ten sposób powstała. Bośniacka Republika, Bośniacka Biblioteka, która się rozwijała prężnie. W latach 90. już została utworzona jako niezależna instytucja, kiedy Bośnia Hercegowina stała się państwem i była dotowana z budżetu kantonu Sarajewa. Natomiast potem czasy się pozmieniały. Za pewnych jednych, jednych z rządów została ta dotacja ucięta i od tej pory biblioteka polega już tylko i wyłącznie na projektach różnych, które raz są, po tym ich nie ma. No, znamy dobrze tę rzeczywistość projektową. A na dokładkę teraz jeszcze troszkę afera się okazała, ponieważ no, są takie zakusy i. Są ponoć jakieś podstawy ku temu, chociaż sam dyrektor biblioteki się od tego odżegnuje, żeby podważyć dyplom naukowy dyrektora tej biblioteki, że jest on ponoć w sposób. Fałszywy, pozyskany. No i wiele osób się odżegnuje, że nie chcieliby mieć takiego kogoś jako dyrektora w bibliotece. Więc teraz trochę los tej biblioteki jest, no wisi na włosku, grozi jej zamknięcie. Sam dyrektor twierdzi, że no jeżeli o niego chodzi, to on problemu nie widzi i biblioteki zamykać on nie zamierza. Natomiast no tu ta zła sytuacja finansowa, plus te kontrowersje powodują, że no nie wiadomo, co będzie dalej. A szkoda by było, bo zasoby są dość potężne 33500 staje się pozycji, I to i audio, i w Braille'u. I co ciekawe dlatego też o tym postanowiłem tutaj u nas wspomnieć, była to jedna z, jeżeli nie jedyna, biblioteka dla osób niewidomych na świecie, która umożliwiała dostęp każdej osobie właśnie na świecie bez posiadania członkostwa za darmo. Czyli, no, póki biblioteka jeszcze istnieje i obie istniała jak najdłużej. Jeżeli interesują Was te języki, właśnie serbski, chorwacki, bośniacki, no to bardzo możliwe, że tam możecie bez większych problemów uzyskać dostęp do książek w tym języku. A, w międzyczasie... A wiesz coś, Pawle, na temat tego, w jaki sposób należy się o ten dostęp ubiegać? Czy jakieś dokumenty trzeba wysłać? Czy jakoś się uwiarygodnić, że jesteśmy niewidomi? Z tego, co nie wiem. Nie wiem, niestety nie, nie dotarłem do informacji na temat procedur. Wiem tylko, że jest to możliwe i w miarę bezproblemowe, że tam dużo osób z całego świata się podłączało. No więc gdybyście chcieli, to yy, gdyby to jest waszy, to korzystajcie nie, krąg zainteresowania, to korzystajcie na ten moment, no, póki jeszcze działa. Miejmy nadzieję, że będzie działać jak najdłużej. No i to wszystko, jeśli chodzi o wieści ze świata. I prawie wszystko, jeżeli chodzi o naszą y, część tyfloaktualności. A na koniec. Jeszcze będzie o urządzeniu, które niewidomym to jednak towarzyszy dość często, mianowicie o dyktafonie, a przynajmniej towarzyszyło kiedyś. Teraz te rolę przejął smartfon bardziej. Mam takie wrażenie, chociaż może i niektórzy jeszcze dalej w myśl swoich przyzwyczajeń z cyfrowych dyktafonów korzystają, albo nawet może jeszcze ktoś z kaset, kto wie, kto wie. Paweł ma dla nas informacje o koncepcji nowego tego typu urządzenia. Czym on tak. się różni od tego, co znamy? Różni się tym, że ma być dyskretne, bo twórcy tego rozwiązania wyszli z takiego założenia, że fajnie jest sobie zrobić jakieś notatki, coś sobie nagrać, ale jak potem chcemy mieć do tego dostęp, no to w zależności od tego, gdzie się znajdujemy, narażamy się na to, że ktoś sobie może te nasze zapi nagrywki, zapiski podsłuchiwać, te nasze notatki głosowe. No i oni stwierdzili, że oni ten problem rozwiążą, że technologie w sumie już różne są, tylko nikt ich jeszcze nie połączył w całość i stwierdzili, że zrobią dyktafon, na którym, który jest no kieszonkowy. Na nim się oczywiście nagrywa różne rzeczy, ale te nagrania potem będą przez wbudowaną w urządzenie sztuczną inteligencję transkrypowane na tekst i my następnie będziemy mogli ten dyktafon rozłożyć mechanizmem takim otwierającym, na, go na dwie części i tam już będzie wbudowany mechanizm jakiegoś, powiedzmy, prostego monitorka brajlowskiego i my będziemy mogli sobie te nagrania czytać brajlem. Czyli już wygląda na to, że tanio nie będzie. No, tanio nie będzie. Też obawiam się, że tak będzie. Nie mam pojęcia o niczym w tym momencie. Jaka pamięć tego dyktafonu? Jaki rozmiar monitora? Kiedy to w ogóle ma wyjść na rynek, i tak dalej? Na razie jest to jakaś taka koncepcja gdzieś w powijakach, ale myśli się o tym i już te sztuczne inteligencje i, i różne technologie transkrypcji dźwięku Braila próbuje się kombinować, łączyć i robić z nich jakieś nowe, takie innowacyjne urządzenia. Na ile to się przyjmie i na ile to w ogóle zostanie skomercjalizowane, czas pokaże, ale pomyślałem, że dam Wam znać o tym, że takie urządzenie powstaje. Mam trochę obaw, jeżeli chodzi o ten sprzęt. To znaczy, po pierwsze, no, monitor brajlowski to nam na pewno zwiększy koszta, ale drugą kwestią jest też to, że jeżeli to ma rozpoznawać mowę ludzką, to będzie musiało albo mieć naprawdę dobre podzespoły, albo będzie musiało iść na kompromisy. Albo i to z prywatnością już przestaje mieć cokolwiek wspólnego, bazować na jakichś chmurowych rozwiązaniach, które będą nam ten tekst dostarczały. Ja mam wrażenie, że twórcy pójdą w coś offline, bo no nic nie wskazywało na to z opisu urządzenia, że ono będzie wyposażone w jakiś moduł Wi-Fi. Więc pytanie, co? W takim razie i, I na pytanie, to będzie, tak? jak bardzo uniwersalne, bo ja mam jednak wrażenie, że to musiałoby być dość dobrze rozpoznające mowę, dlatego że na dyktafonach takie notatki nasze no, gromadzimy w przeróżnych miejscach. To nie jest zazwyczaj miejsce wyciszone, wytłumione, gdzie te wszelkie nawet prostsze. Silniki rozpoznawania mowy radzą sobie całkiem nieźle. To są na przykład jakieś sale wykładowe, ktoś mógłby chcieć sobie nagrać jakiś wykład. To są jakieś miejsca publiczne, gdzie chcemy zanotować sobie jakąś informację, albo nie wiem, czyjś numer telefonu, czy cokolwiek innego. Mamy hałas, mamy pogłos, mamy wszystko, co przeszkadza tym algorytmom rozpoznającym mowę. Więc. Jest dużo problemów, ale zobaczymy. Nie mówię, nie, chętnie e, sprawdziłbym taki sprzęt, bo koncepcja, ja sama koncepcja jest fajna. No, jest bardzo ciekawa, więc myślę, że trzeba będzie poczekać, aż urządzenie, aż coś więcej o tym urządzeniu usłyszymy po prostu. To się zgadza. A teraz możemy przejść już do y, tematów y, niezwiązanych bezpośrednio z niewidomymi, chociaż ten pierwszy. No. To jak najbardziej. Będzie o syntezie. Będzie o syntezie, o różnych głosach neuronowych, których coraz więcej, i tu się naprawdę dużo dzieje, i teraz może na naszej antenie pojawić się Tomek. Tak. Yy, mam nadzieję, że mnie słychać i że mnie słychać, słychać dobrze. Słychać się głośno i wyraźnie. Yy, to teraz tak. Jeżeli chodzi o syntezę, to nie do końca to ma wspólnego dużo z nami. To znaczy, ta synteza, w zasadzie te dwa serwisy, o których mówię, to syntezy, one a raczej nie będą nadawać się do użytku. Nie wiem, jako syntezator ze skinderów. i nie wiem, czy kiedykolwiek tak. Znaczy, nie no, może kiedyś tak, ale na razie chyba nie. Te technologie będą użyte. Najpierw taki serwis, który jest bardziej zabawką, moim zdaniem. Choć też troszeczkę obrazuje to, w którą stronę to idzie, ponieważ no, już mówiliśmy nie raz, nie dwa, o tym, że są nawet darmowe, open source'owe technologie do tworzenia syntezatorów mowy i zaczynają pojawiać się różnego rodzaju serwisy, w których można się pobawić taką syntezą, tworzoną przez użytkowników, to znaczy, że każdy może tam sobie wejść, stworzyć syntezator, najczęściej nie z siebie samego, tylko z jakiejś postaci, którą sobie lubimy i której znaleźliśmy próbki w internecie, chociażby, no i zrobić z tego syntezator mowy. Akurat ja tutaj Mam taki serwis fakeu.com fakeu i to jest no, taki właśnie serwis, na którym można nawet się nie rejestrować, można się zarejestrować, wtedy tam są jakieś mniejsze kolejki, coś tam jeszcze. No i tak jak się mówi, że z głosów niektórych synów tam 20, 30, to tu jest tych głosów 2,5 tysiąca. Problem z tymi głosami jest taki, znaczy są dwa problemy. Raz, że one generalnie są raczej. No, słychać, że to jest mowy, Trudno tu mówić o fake jakimś dużym. Natomiast część głosów, moim zdaniem, się w ogóle nie bardzo nadaje do, do tego, żeby z nimi cokolwiek zrobić, ponieważ zamiast tekstu, ja tu jak rozrzuciłem kawałeczek z, blanku, z Cool Blind techa na temat. Tego rozwiązania z wibrującym przyciskiem w telefonach. To są generalnie głosy raczej angielskie. Znaczy jest 9 języków, ale 90, może 90 parę procent jest głosów angielskich. No i niektóre głosy brzmią tak. Jak ktoś coś z tego zrozumie, to jest wielki. Natomiast oprócz tego pojawiają się głosy, które zwłaszcza gracze mogą zdecydowanie kojarzyć. Tu się niestety urywa, bo on mam wrażenie, ma jakieś 10 czy 11 sekund. Tak, jest mocno limitowane. Ciengu. Tak. No i co? No, i jeszcze mam kilka jakichś głosów. Tu jest Elon Musk. Elon. I tu każdy może sobie wejść. Mam jeszcze nawet tak z ciekawości, wygenerowałem sobie głos. Tupaka. Ciekawa zabawka, i można, się, można sobie się pobawić troszeczkę. Natomiast drugi serwis, o którym chcę powiedzieć, to już zdecydowanie nie jest to, znaczy, nie, no Oczywiście można się tym pobawić, natomiast jest to. Coś dedykowanego bardzo zdecydowanie na rynek, znacznie bardziej profesjonalny, i serwis nazywa się 11 Labs. I.O. To jest serwis, na którym, no żeby cokolwiek zrobić, trzeba się zarejestrować. Tam z kolei są dość mocne ograniczenia, ponieważ darmowe konta mają 10 tysięcy znaków na miesiąc do wykorzystania. Jest jeszcze opcja płatna. Za 22 chyba dolary można mieć tych znaków 60 tysięcy. No i to już są ilości głosów, że się tak wyrażę, ogarnialne. To znaczy, w wersji darmowej z tych głosów zdaje się 6. W wersji tej płatnej jest głosów bodaj 30. I Póki co, ten serwis jest tylko po angielsku. Natomiast tutaj jest kilka różnych bardzo ciekawych rzeczy na temat tego tych głosów. Po pierwsze, te głosy są naprawdę realistyczne. Zresztą zaraz możemy pokazać, na ile te głosy są realistyczne. Oczywiście. Bo na, na mnie to zrobiło wrażenie. Jak, no generalnie synteza, no to jest coś, z czym myślę, że wszyscy mieliśmy do czynienia od lat, bardzo wielu, tak to, no to myślę, że na bardzo wielu z nas może z, 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 zrobić wrażenie. I teraz tak, to jest po polsku, ale ale szykuje się wersja polska. Kiedy to będzie. To jest po angielsku, ale szykuje się wersja tak, polska. Tak? To jest po angielsku, właśnie, coś mi się tak wydawało, że troszeczkę. Jest. Wersja polska, kiedy będzie dostępna, nie wiadomo. To znaczy, pytają się na Twitterze firmy, co ciekawe, odpowiedzieli mi. Że prawdopodobnie jeszcze w tym kwartale tego roku będzie wersja polska i co ciekawe, póki co wiadomo tylko, że będzie wersja polska z innych języków, co wskazywałoby na to, że z jakichś powodów producent jakoś o tej Polsce myśli. Z tego co wiem, tam rzeczywiście jest ktoś w tej firmie, kto jest Polakiem. No i w związku z tym został zrobiony głos polski i ten głos jest o ileś poziomu wyższy od tego, co wcześniej prezentowałem. To podobno jest wygenerowane sztuczną inteligencją. Dlaczego podobno? No, posłuchajcie sami. Głos Krzysztofa Banaszyka został wygenerowany komputerowo w ramach demonstracji technologii klonowania mowy. Wiedźmin, ostatnie życzenie, fragment rozdziału pierwszego. Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy, od bramy powroźniczej. Szedł pieszo, a objuczonego konia prowadził za uzdę. Było późne popołudnie i kramy powroźników i rymarzy były już zamknięte, a uliczka pusta. Było ciepło, a człowiek ten miał na sobie czarny płaszcz narzucony na ramiona. Zwracał uwagę. Zatrzymał się przed gospodą stary narakort. Postał chwilę, posłuchał gwaru głosów. Gospoda, jak zwykle o tej porze była pełna ludzi. Nieznajomy nie wszedł do starego narakortu. Pociągnął konia dalej w dół uliczki. Tam była druga karczma, mniejsza, nazywała się Pod Lisem. Tu było pusto. Karczma nie miała najlepszej sławy. Karczmasz uniósł głowę zna... Y Także tak to brzmi. Jest y dłuższy materiał na YouTubie, będzie link w YouTube. komentarzu. Y ja zbierałem szczękę z podłogi, powiem szczerze. Tak i to nie wszystko. Co wiadomo, tym. To znaczy, to nie wszystko, co ten serwis ma do zaoferowania. To znaczy, oprócz tego, że można sobie generować mowę póki co, tak jak mówiłem po angielsku, tylko będzie wersja polska. Nie wiadomo, czy ta wersja polska będzie w tej wersji darmowej. Możliwe, że będzie w wersji tej płatnej. Natomiast jak jeszcze znajdę, to. Bo ja się mocno zastanawiałem, na ile ta próbka jest podrysowana. no bo jeżeli to jest firma, która wypuszcza swoje próbki, no to oni mogą z próbkami zrobić wszystko. Wygenerować je milion razy, poczekać na to, aż akurat wygeneruje się odpowiednio, jakoś tym manipulować i tak dalej, i tak dalej. Więc ja spróbowałem wygenerować kawałek angielskiego wydania książki Lema, to znaczy cyberjady opowieści tam, to dwa potwory to się chyba nazywało zdaje się to opowiadanie. Wygenerowałem tylko takim głosem, który ma odrobinkę opiszoną, mam wrażenie jakość, chociaż tam są głosy o wyższej jakości. Zresztą będzie jeszcze kilka tu prezentacji. To jest głos, po prostu wrzuciłem tam parę minut, znaczy parę kilobajtów tekstu i zostało wygenerowane coś takiego. and what were the demands? To which Trurl said only Our chains, if you please. A blacksmith was summoned to unfetter them. After which, Trull said, We are hungry and dirty. We need a bath, a shave, massage, refreshment. Nothing but the best. Plenty of pomp and a water ballet with fireworks for dessert. The court, of course, was hopping mad, but had to comply in every particular. Only at dawn did the constructors return. From... No, dobra, I sobie coś jest, natomiast, oprócz tego, że tu sobie coś jest, yeah, ja tu sobie strong, Ojej, przepraszam. E, ja tu sobie jeszcze znajdę. E, mam jeszcze jakiś taki framen, gdzie jest jakaś dyskusja taka dość żywa. E, I tu też ten e, algorytm dał radę całkiem nieźle. Matrix, Matrix. Look pal, I'm not just any beast. I'm algorithmic, heuristic and sadistic, fully automatic and autocratic. That means undemocratic. And I've got loads of loops and plenty of feedback, so none of that back talk or I'll clap you in irons. That means in the clink with the king, in the brig with the green gig, get me? I'll give you feedback, roared Clopaxius, furious. But Trurl asked the beast, What exactly do you want? And he sneaked around behind Klepoxius and pulled out a special tooth of his own so the beast wouldn't see. Well, first of all, I want to marry. But they never learned whom in particular the beast had in mind, for Trurl threw a tiny switch and quickly chanted, Ini, Mini, minei, mo. Input, output, out. You go. The fantastically complex electromagnetic wave system that held the beast's atoms in place now came apart under the influence of those words, and the beast blinked, wiggled its ears, swallowed, tried to pull itself together. Ciekawe, że to jakoś tutaj się zmienia co chwilę. Tak zmienia ty... się, ale to tak wygląda, jakby on próbował rozumieć, co czyta. Tak. I ja tu jeszcze raz podkreślę. Ja nie wrzucałem tutaj, znaczy inaczej, po prostu wrzuciłem tutaj tekst. Nie manipulowałem w żaden sposób jakimiś emocjami, czymś. Wrzuciłem tekst, wybrałem głos, tyle. To wszystko, co zrobiłem. I to nadal nie wszystko. Ponieważ oprócz tego, program pozwala znaczy ta strona pozwala na klonowanie głosu. Tu w ogóle też no. Kilka słów uznania należy się twórcom, bo zrobili ten serwis względnie dostępny. Ok, dałoby się lepiej, jest kilka nieopisanych przycisków, są jakieś suwaki, które trzeba podstawę znajdować zamiast, bo, bo ich jakby nie widać w trybie przeglądania przed w NVIDIA i Chrome. Natomiast nie widziałem jeszcze tam takiej funkcji, która by nie była dostępna. No i tak. Na czym polega to kronowanie głosu? Polega to mniej więcej na tym, że wrzuca się od 1 do 50 plików dźwiękowych, Wave albo OGG do 10 MB. Ja wrzuciłem jeden, no tak około 10 MB, więc, więc to było dość, dość krótko. I wrzuciłem Michał twoje próbki do Reha Voice'a. To znaczy, że wrzuciłem. Mm, Tekst polski. Tekst polski, tyku. tak jest. I on, z tego tekstu polskiego e, zrobiłem, to znaczy on zrobił, tylko ja to sobie znajdę, e, on zrobił, mm, no, syntezator mówiący po angielsku, mówiący zresztą całkiem nieźle po angielsku. Niestety tu mam tylko jedno zdanie, bo musiałem oszczędzać na na danych, znaczy na tych ilości słów, które mi zostały. This is only a test for voice midzi. No, ale to powiedzmy, że słychać, że to jesteś ty. No Chociaż tak. No, powiedzmy, że tu trzeba wiedzieć troszeczkę, że. Tak. Że to czy, jesteś trzeba. Ty. To on dość mocno ten mój głos y, zmienił. Natomiast wróciłem jeszcze kilka próbek z Pauliny. Yy, I tutaj głos wyszedł znacznie lepiej. Do you recognize the voice? Unfortunately, at the moment this thing seems to work only in English, but supposedly there is a chance for Polish to appear. Także i to już moi zanie słyszało to z Paulina. Owszem. To też nie koniec, bo ten syntezator ja tutaj nie mam za dużo próbek takich, które które to pokazują. Ma Dwa takie suwaki przy każdym głosie, zarówno tym sklonowanym, jak tym, który jest już tam wewnątrz. Więc możliwe, że dałoby się ten rezultat tego opowiadania jeszcze bardziej poprawić. Czy ten głos ma być bardziej stabilny, czy bardziej taki żywy, naturalny, nie jak to powiedzieć. Ten su te suwaki są domyślnie ustawione tak troszkę zachowawczo. Jak ja wrzuciłem jakąś taką rozmowę, zwykłą rozmowę kilku osób, które się coś mówiły, śmiały i tak dalej, no, no taka wiesz, zwykła rozmowa, taka dość, dość taka z przymrużeniem oka, to gdy dałem ten, ten stability na, no właśnie na stability, to ten człowiek, mimo tego, że on mówił normalnie takim tonem bardzo takim rzeczywiście już. No, no, jak się opowiada o czymś tak, jakiejś imprezie dobrej na przykład, to on zaczął mówić takim neutralnym głosem o czymś tam, ale rzeczywiście głosem dość podobnym do oryginału. Natomiast jak dałem ten, 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 ten suwak w drugą stronę, to on rzeczywiście zaczął ten głos się śmiać, yy, mówić takim bardzo głosem, jakby rzeczywiście to był fragment takiej rozmowy na żywo. I to rzeczywiście bardzo ładnie to wychodzi. To jeżeli ktoś chce, to niech sobie tam wejdzie na, na, na stronę i niech sobie poeksperymentuje, bo naprawdę to robi wrażenie. I ja wszystkie te próbki dałem yy, w języku polskim. I czy te próbki yy, to musimy najpierw nagrać, czy tam jest jakaś opcja bezpośrednio wrzuć z mikrofonu? Yy, nie, jest i... tylko wrzucenie, nie, to tylko pliki czy, można okay, wrzucać z dysku. Okay. Co ciekawe, wróciłem Jacka z Iwony i to jest moim zdaniem bardzo ciekawa rzecz. Yy, dlatego, że on zobaczcie co z tym Jackiem zrobił. To może nie jest jakoś super podobne do oryginału, ale zobaczcie, że on dał, dodał wysokich częstotliwości. The feature is called voice isolation and it can be found under mic mode, which appears on the control center panel on your iPhone, iPad or Mac. I to trochę słuchacz, że to jest Jacek, ale to słychać, że to jest taki po prostu angielski głos, bardzo spokojny. Tak. I na podstawie tego Jacka, który miał 22 kHz, czy coś koło tego, był taki, no, trochę połamanym syntezatorem. No, to nie był jakiś, jakiś szczyt. Znaczy, to wtedy było bardzo dobre, oczywiście. Niemniej słychać, że to jest syntezator mowy. On tu zrobił naprawdę taki ładny głos, który absolutnie się ani nie łamie. W dodatku dostał tej góry takiej fajnej. No i naprawdę. No, no to ma sens, ta, ta, ta mowa. Swój głos zresztą też dałem. On troszeczkę mój przypomina, ale tak. Yy, no różnie powiedzmy. Zresztą ja to gdzieś mam. Muszę to muszę znaleźć, ale to dość szybko. Yy, bo chciałem na początku w ogóle zrobić coś takiego, żebym swój głosem powiedział, żebym żebym swoim głosem powiedział po angielsku, że to 169. audycja Tiflop Przeglądu, ale stwierdziłem, że to chyba trochę bez sensu, e, ale mi to na przykład tak. Here is the 169th broadcast of Tiflop Przegląd. Today I speak English, but only for a while, and I'm fake. Again? Indeed, there have been a lot of speech synthesizer projects lately. This time something that created such a voice from less than 10 minutes of Polish recording. Tak, ja dodałem rzeczywiście 10 minut swojego głosu, z jakiegoś podcasta. Jest tutaj też drugi suwak ustawiony na maksimum. Suwak od, powiedzmy, barwy mojej, która no, rzeczywiście mi akcent zrobiła, taki polskawy, znaczy taki nie, nie do końca poprawny, że się tak wyrażę. Gdzieś mam próbkę taką, która jest nieco bardziej, ale nie jestem w stanie teraz tego tak Znaleźć. W każdym razie, no, moim zdaniem jest to rzeczywiście dość, dość ciekawa technologia. No, na blogu producenta jest napisane, że oni w ogóle mają różne plany, żeby można było zmieniać tempo. Znaczy nie tempo, tempo to tam, żadne dziwo, zmieniać wiek tego, tego lektora. To znaczy, żeby mógł mówić jakby no, znaczy mógł mówić, no po prostu żeby mówił to jako osoba starsza, jako jakaś młoda, zmieniać płeć, ale jakby zostawić podobny, powiedzmy, temper głosu, czyli co by było, gdybym ja był kobietą na przykład i kilka jeszcze jakiś tam parametrów zmieniać i jakby idea jest taka, żeby na podstawie jednego czy dwóch głosów można było osiągnąć bardzo duże spektrum głosów, które w, w realu nie istnieją. I w ten sposób, żeby można było robić sobie bardzo dużo różnych głosów do różnego rodzaju jakiejś tam działalności, no właśnie na podstawie jakiegoś jednego, czy dwóch, czy kilku tam głosów, które, które zostały włożone w to wszystko. Ale to Także? naprawdę brzmi dobrze, no, ta, ta próbka z tym Wiedźminem. W zasadzie, yy, ja powiem szczerze, no yy, mi by było ciężko. Stwierdzić, że jest to synteza. On co prawda, jak na zawodowego lektora, to momentami tego akurat tu nie pokazałeś, bo to jest w dalszej części Taksim. tego materiału. On troszeczkę inaczej. Akcentował, to znaczy. W pe... Trochę jakby się bał. Tak, trochę jakby w tak pewnych momentach, nie wiedział, jak to przeczytać. Dokładnie nie wiedział, tak jak to przeczytać. Miał problem o, z interpretacją. Tego tak. słowa mi zabrakło. Miał problem z interpretacją. Natomiast sam sposób mówienia, to znaczy, czytanie takich konkretnych zdań po prostu. Takim. Yy tradycyjnym, lektorskim sposobem, bez jakiejś interpretacji, bez wczuwania się w treść, czyli coś, co tak naprawdę no, nie każdy lektor to potrafi przecież wczuć się w jakoś w, te, w to, co Oczywiście, czyta, wczytany no, to... tekst. Wielu jest po prostu takich, no co, co jakoś to przeczyta, ale w zasadzie to niespecjalnie specjalnie tak, ma na to pomysł. Czasami nawet jak słucha się jakiegoś audiobooka nagranego gdzieś tam przez kogoś tam, to trochę miałoby się takie wrażenie, że. Znaczy, ja mam czasami. No mnie czasami to męczy troszeczkę, jak, jak się czyta właśnie takim jakimś lektorem, który tak nie do końca wie, nie do końca tam coś. I mam wrażenie, że tego typu serwis, gdyby. No właśnie, jak ja sobie sklonowałem swój głos, to ten głos był taki mimo wszystko dość żywy. Tak. Jak on to zaczął czytać. Więc ja się wcale nie zdziwię, jak będzie można wgrać czyjś. Znaczy, swoją próbkę. I nawet powiedzieć takim głosem, jakieś próbki. I on z czegoś takiego będzie w stanie zrobić głos, który ładnie czyta, w miarę ładnie intonuje i, i będzie można z tego zrobić naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. I faktycznie przyszłość może być taka, że lektorzy to zostaną nam tak naprawdę tacy, którzy. Potrafią to rzeczywiście robić, którzy potrafią operować głosem, wiedzą jak interpretować dany tekst, a cała reszta będzie po prostu czytana przez automat, bo, bo te automaty naprawdę już zaczynają robić to dobrze. Tak, jeszcze nie wspomniałem, ale też trzeci taki, taki serwis się niedawno pojawił, to znaczy troszeczkę o tym wspominam, Koki TTS. To jest projekt, który jest. Które mają jakby dwie wersje. Jest otwarta wersja na GitHubie i tam każdy może sobie to pobrać, nagrać swoje próbki. To wymaga oczywiście karty graficznej dobrej, to wymaga zainstalowania tam Pythona, pewnie czegoś jeszcze. To chodzi teoretycznie na Windowsie, na Linuxie chyba, ale podejrzewam, że lepiej chodzi na Linuxie, więc no, to generalnie wymaga jakiejś tam znajomości, no, co najmniej a polecenia, jak nie odrobiny programowania. I pojawiło się. AI Studio, nie pamiętam jak oni to nazwali, coś takiego i to jest z kolei dedykowane do, y, do gier, ewentualnie do jakichś filmów, to jest coś takiego, że tam oczywiście można też y, nagrać swój swój głos, ale oprócz tego można na przykład wejść sobie w ustawienie każdego zdania i y, albo, albo Każde zdanie, albo nawet każdą sylabę sobie wydłużać, czyli czas, głośność, wysokość w taki sposób, żeby słowa, które się wypowiada, żeby na przykład położyć akcent na jakieś konkretne słowo, które jest wypowiadane tym syntezatorem mowy. Czyli powiedzmy, jeżeli robisz, nie wiem, tak mi się wydaje, reklamę na przykład czegoś, i chcesz, żeby lektor albo jakiś jingle, czy tam cokolwiek, i lektor, żeby powiedział to dokładnie w taki sposób, no to tam są. To podejrzewam, że to lepiej wygląda dla osób widzących, no może być jakaś może linia, którą, którą się zmienia. Dla nas to są po prostu suwaki, które się, które się przesuwa i, i po prostu trzeba to sobie jakoś wyobrazić. Dla każdej nawet głoski chyba nawet nie sylaby, więc tam można sobie bardzo dokładnie tę wypowiedź spersonalizować. No, w taki sposób, żeby żeby, żeby, żeby to brzmiało dokładnie tak, jak chcemy, więc tych różnych silników syntezy, które mają różne możliwości, pojawia się teraz bardzo dużo. No i rzeczywiście niedługo się może okazać, że dla każdego coś się znajdzie, jakiś typ syntezy, dla jednych takich, który właśnie chcą wrzucić tekst i niech się zrobi samo, dla innych takich, który... No, Nie potrzeba długich tekstów, ale te teksty muszą być wypowiedziane dokładnie w taki sposób, a nie żaden inny. No i tego się robi naprawdę bardzo dużo. No i oczywiście, jeszcze... jak zawsze przy takiej okazji pozostaje pytanie o wszelkiego rodzaju nadużycia. Tu twórcy tego narzędzia, o którym przed momentem mówiłeś. Właśnie o tym chciałem no powiedzieć, że oni będą stosowali znaki wodne. Tak. To jest jakby raz. No i dwa, że jeżeli ktoś chciałby nagrać tam swój głos, to oni ma jakiś taki plan enterprise i jest zamiast cel napisane please contact czy, czy coś takiego. No i w takim przypadku trzeba podpisać papier, że się jest właścicielem, znaczy, że się ma prawa do wykorzystania tego głosu i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie będzie znak wodny, którym będzie można. No zidentyfikować, że to jest jakby wygenerowane, a nie powiedziane, tak po prostu przez kogoś. No cóż, to rzeczywiście całkiem ciekawe rzeczy i naprawdę zaczyna być tu już coraz bardziej interesująco pod tym względem, jeżeli chodzi o te syntezę mowy. Co prawda, no, dla nas gdzieś tam w użytkowaniu, tak jak powiedziałeś, Tomku, na początku, w przypadku programów czy, czytających ekran, nie zmienia się nic, bo to jeszcze długo nie będzie dostępne w takiej formie. To nie będzie jeszcze długo synteza czasu rzeczywistego, bo po prostu kwestia, no, jednak mocy obliczeniowej potrzebnej na wygenerowanie takiej mowy jest yy, spora. Ale no kto wie, kto wie. Książki na pewno jeżeli ktoś miałby ochotę sobie taką syntezą robić, to to będzie można. To, to będzie na można, pewno. Chociaż akurat to nie wiem czy bym polecał, dlatego że jeżeli za 60 tysięcy znaków płaci się 22 dolary, to zrobienie całej książki no to to troszkę by wyszło. No i w związku z powyższym no, gdyby się to robiło dla siebie, to troszkę troszkę było No, troszkę by się za to zapłaciło. Natomiast Ale to... z drugiej strony, jeżeli ktoś na przykład wydał swojego e-booka i chciałby tanim kosztem zrobić audiobooka, no to powiedzmy sobie szczerze, 22 dolary za 60 tysięcy znaków, gdzie całość tej książki to będzie tam, no powiedzmy kilkaset tysięcy znaków. No, tak, no to już to już jest... Tak, 1000 zł za wydanie własnego audiobooka, no to przy takiej średniej opiętności to myślę nie jest dużo, bo sam lektor za, za nagranie wziąłby powiedzmy ze 2-3 razy więcej. Poza tym realizatorka i, i, i jakieś tego typu rzeczy, więc, więc to by rzeczywiście wyszło dużo więcej. To tak, to rzeczywiście wtedy, wtedy prawdopodobnie to się, to się może opłacić. No tak, więc ciekawe rzeczy przed nami, ciekawe czasy przed nami. Zobaczymy, kiedy doczekamy się już takiej oficjalnej premiery jakiegoś polskiego głosu. No i kiedy te nasze głosy będziemy mogli tam wgrywać i będziemy sami do siebie albo do naszych znajomych mówić po Polsku. A teraz przechodzimy do kolejnej informacji, tym razem dla miłośników sprzętu audio. Konkretnie dla tych, którzy chcieliby się wyposażyć w słuchawki, słuchawki z mikrofonem, słuchawki nie będące rozwiązaniem tanim, ale Wziąwszy pod uwagę to, co tam będzie w tych słuchawkach, to myślę, że można by się było pokusić o tego typu narzędzie w niektórych przypadkach. Na pewno podcasterzy spokojnie mogą rozważyć zakup takiego sprzętu, mowa tu o słuchawkach z mikrofonem, firmy Audiotechnika o symbolu ATHM50 XS. S. S. Tak, xSTS i y, ATH M50 xSTS USB. Y, Audiotechnika wydaje dwa tego typu urządzenia, bo jedno bez tego mm, sufiksu USB będzie wyposażone we wtyczki jack 3,5 mm i gniazdo XLR. I teraz do czego to będzie? Będą to, tak jak wspomniałem, sławki z mikrofonem i to z mikrofonem nie byle jakim, bo dosyć rozpoznawanym, rozpoznawalnym mikrofonem, kapsułą mikrofonową z AT2020. Ja nawet mam taki mikrofon w swoim posiadaniu parę audycji z niego nagrałem to mikrofon sam z siebie kosztuje kilka stówek i to jest naprawdę niedrogi, a całkiem przyzwoity mikrofon pojemnościowy. Więc tu myślę, że jakości naprawdę dobrej można się spodziewać i te słuchawki to zarówno dla tych, którzy posiadają jakiś sprzęt audio chociażby w postaci zewnętrznego interfejsu, no to kupujemy sobie wtedy te Edycję bez USB, a jeżeli chcemy podłączyć je bezpośrednio do komputera, do jakiegoś laptopa, czy podejrzewam, że może nawet i do telefonu. Yy, chociaż pytanie, jak z napięciem, czy, czy, to, czy to się da. Yy, ale podejrzewam, że no się może nawet i tak. do USB, no to. Jest 5V tak czy inaczej, z tego co wiem, telefonem, to jakby to wspierać. Wiesz co? No właśnie z urządzeniami jest różnie. Ja na przykład mam tę przejściówkę do iPhone'a, ten kamera ten Kit, i nie każde urządzenie chce się dać zasilić. Na przykład karta dźwiękowa jedna z posiadanych przeze mnie, no mówi, że to urządzenie potrzebuje za dużo mocy, i iPhone go nie jest w stanie obsłużyć. Więc różnie z tym bywa. Natomiast, no całkiem możliwe, że i do smartfona da się takie słuchawki podłączyć. Jeżeli chodzi o takie funkcje dodatkowe, no to coś, co już znają użytkownicy innych zestawów, to na przykład to, że jak podniesiemy sobie mikrofon, to automatycznie zostanie on wyciszony. Też całkiem fajna funkcja. Używana w różnych innych zestawach tego typu. No cóż, tanio nie będzie, bo około 1000 zł trzeba będzie zapłacić za takie słuchawki, ale. To tak szczerze mówiąc, niezbyt droga na dobrą sprawę, jeżeli mówimy o słuchawkach. To są niezłe słuchawki, ja je mam. No, Zatem znaczy nie, no wersję be, bez audio techniki, bez mikrofonu, oczywiście takiego, Aha. tylko zwykłe, zwykłe słuchawki. One nie są złe. One tam teraz kilkaset złotych, czy pięćset, nie pamiętam, kosztują. No tak, a no mikrofon to... gdzieś drugie tyle, no może troszkę mniej. Chociaż teraz, tak, no to... nie wiem, ale chyba tam no za 400 coś kupowałem. Jakoś, parę lat jakoś temu. coś koło tego. No. To to rzeczywiście wychodzi coś podobna cena. Ja się tylko zastanawiam nad jednym, bo ten mikrofon jest mimo wszystko dość duży. I okej, okay, tam jest kapsuła plus elektronika plus coś, plus coś, plus coś. Ciekaw jestem, no oni. Pewnie będą musieli, ten mikrofon miał wszystko trochę zmniejszyć. Bo ja sobie nie wyobrażam słuchawek, które będą miały 400 gram, czy ile tam mikrofonu przed sobą. Bo, to, bo ten mikrofon będzie przeważał te słuchawki. Poza tym on jest ogromny, więc pewnie zrobią to jakoś inaczej. Ciekaw jestem, jak i ciekaw jestem, czy nie stracą na jakości. Mam nadzieję, że nie, a przynajmniej niezbyt. No, no ciekaw jestem, jak to wszystko będzie wyglądało, jak to będzie działało. Bo mikrofon, też słyszałem, jest naprawdę niezły. I mieć słuchawki z takim mikrofonem, to rzeczywiście można no, fajny content robić. I... I można go robić gdziekolwiek tak naprawdę, Dokładnie. bo podpinamy sobie takie y, słuchawki z y, USB y, i w zasadzie nie jesteśmy znani na nikogo, na nic, po prostu możemy robić jakiś program, y, jeszcze tylko jakoś ogarnąć no, całą resztę, tak? Ale, ale, taki, ale taki sprzęt to już jest naprawdę coś. Tak. Ja mam z kolei trochę inną obawę, to już rozmawialiśmy przed audycją. Ja się trochę obawiam trwałości tego rozwiązania, bo mikrofony pojemnościowe no to są urządzenia jednak delikatne. Ja z własnych doświadczeń niestety mi słuchawki z biurka po prostu lubią spadać. Oczywiście wiadomo, no mając te, taki zestaw do odpowiednio, by człowiek też o to zadbał, ale tak trochę mimo wszystko jakaś tam obawa jest, bo mikrofon taki standardowo pojemnościowy, no to mamy jednak na tym statywie przed nami, z, z tym mikrofonem się za bardzo nic nie dzieje, nie ma się prawa y, nic y, mu stać, no, jeżeli nie będziemy... No się nie dzieje, no. choć u mnie to tak różnie jest, to znaczy teraz rzeczywiście się nic nie dzieje, bo mam statyw przyczepiony do takiej półki nad biurkiem, natomiast kiedyś miałem go na biurku, jak Martynka była malutka, to bardzo lubię ten mikrofon przewracać. Poza tym, jak mieszkam jeszcze gdzie indziej, ja na tyle mam miejsca na biurku, że ten mikrofon kilka razy mi rzeczywiście spadł z tego biurka. Mm -hmm. No żyję jak do tej pory. Mam go od 2004 czy 2005 roku. To znaczy mam dwa. Jeden rzeczywiście niedawno troszkę już się zepsuł, natomiast no, biorąc, po, biorąc pod uwagę, że te mikrofony mają no, 18 lat, yy, czy coś, czy tam 17, no to i tak jest nieźle. To prawda. Ja akurat mam statyw też przykręcony do biurka, to jest takie ramię mikrofonowe, więc no tutaj to nie ma prawa się nic stać. Trzeba by było intencjonalnie po prostu ten mikrofon odkręcić, żeby on spadł z tego statywu, ale jednak no, to urządzenie z założenia będzie urządzeniem podróżnym. Będziemy z nim chcieli gdzieś jeździć, przemieszczać się, przynajmniej jak. To sobie tak wyobrażam, bo oczywiście, jeżeli ktoś nie ma sprzętu odpowiedniego, to będzie wykorzystywał takie słuchawki z mikrofonem jako no, absolutną podstawę swojego zestawu. Natomiast gdybym ja w coś takiego chciał zainwestować, no to raczej jako coś przenośnego, i tu trochę ja się boję ja o trwałość. No nic, zobaczymy. Może ktoś z nas kupi coś takiego. No ja naprawdę się mocno zastanawiam, czy kiedyś sobie czegoś takiego nie kupić, bo rzeczywiście zdarza się, że nie ma mnie tutaj i no, może pamiętacie podcasty z wakacji, tyfrą przeglądy i tam musiałem rzeczywiście nosić ileś tych rzeczy, osobno mikrofon, no to, osobno statyw, jeszcze kabel, jeszcze coś, słuchawki, a tak, no to może przynajmniej troszkę mi tego zniknie i i będzie można to robić w miarę fajniej. No i myślę, że nie tylko ja. No. To jest generalnie coś, coś, coś co, co może się przydać ludziom. Mam nadzieję, że te słuchawki pojawią się. Jest taki fajny kanał na YouTube, Podcast Age, to się pewnie czyta, czyli Podcast Tagę. Podcast Tage, przepraszam. I to jest kanał, na którym człowiek testuje właśnie różnego rodzaju mikrofony. Głównie plus. I to bardzo fajnie testuje, ponieważ oprócz tego, że mówi sobie do tych mikrofonów, porównuje je z różnymi innymi, yy, robi coś takiego, że tam, yy, coś tam pisze na klawiaturze podczas mówienia i, i, i sprawdza, jak to słychać. Obraca te mikrofony, gdzieś tam nie stuka czasami. No właśnie robi takie testy w miarę, w miarę takie się wydają dość fajne, żeby, które sprawdzają mniej więcej, oczywiście. Jak ten mikrofon brzmi, wiadomo, że najlepiej to sprawdzać u siebie, natomiast no, ja bym, ja myślę, że będę czekał na podcast u tego pana z tym mikrofonem. No, chyba, że nam się uda gdzieś tak. przetestować, to też by było miło, a też gdzieś tam jest na to szansa, że mogłoby to wpaść nam w ręce. Zobaczymy. Teraz kolejna informacja. To będzie informacja od Pawła. WhatsApp się doczekał natywnej aplikacji na macOS i to już nie są ćwiczenia. Nie, to jest beta dalej, ale już bardziej otwarta. Normalnie można pobrać to ze strony WhatsApp. Wcześniej było to dostępne już od kilku miesięcy na test z bardzo ograniczoną ilością slotów. No więc teraz możecie testować i sprawdźcie, czy dostępne. Ponoć bardzo podobno do tej aplikacji Windowsowej. No więc, zważywszy na to, że na Windowsie jest całkiem dobrze na iOSie też na wiele nie można narzekać no są powody żeby podejrzewać że na Macu również będzie OK jest dostęp do połączeń do wiadomości z gwiazdką tyle wyczytałem z artykułu ale na pewno jest dostęp do wielu wielu więcej funkcji więc jest to też budowane przy pomocy tego systemu Catalyst który pomaga w optymalizacji aplikacji chyba nawet iOSowych na Maca o ile dobrze pamiętam, ewentualnie z między tymi infrastrukturami M1 i Intelową. No więc możecie sobie podejrzeć, i ciekaw jestem Waszych opinii, czy dostępne, czy działa, czy wszystko ok. I jak działa? Dokładnie. Tak, i to z naszych notatek wygląda, że ostatnia informacja, ale tradycyjnie zapytam, czy coś jeszcze ktoś ma, czym chciałby się podzielić z naszymi słuchaczami. Yy, tak, na nvda -addons .org jest wtyczka remote. Yy, czyli zdalne, no, no, ten, zdalne sterowanie komputerem. Ona jest w zasadzie kompatybilna z tego, co wiem, z tą taką klasyczną wersją, ale obsługuje kopiowanie plików między komputerami. Czy to jest ten tele Chyba tak. To jest hiszpańska taka modyfikacja NVDA Remote, chyba, która ma. Yy, różne dodatkowe opcje. Ja się temu zaraz przyjrzę, na tej oficjalnej stronie tomku, tak? To jest chyba na chyba na oficjalnej Addons Nvidia N... chyba.org To może co innego okay. w takim razie. Dobra, to ja się temu przyjrzę. No to jest to jest ciekawe, trzeba będzie przetestować. No, szczególnie, że może tam jeszcze jest coś, o czym Tomek nie wspomniał, bo wysyłanie plików to już jest naprawdę fajna rzecz. Tylko ciekawe, czy, czy to. Testowałem, działa. Ale to działa na takich standardowych serwerach? Tak. Aha, A to ciekawe, jak to zrobili to w ogóle. No, podejrzewam, że to jest ten sam protokół, tylko zamiast pewnych yy, komunikatów są Jest zakodowany plików. Jakiejś... Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. No, rzeczywiście. Interesująca sprawa, warto będzie się temu przyjrzeć. No i cóż, 169 wydanie Tyflo przeglądu to chyba już powoli historia. Jak rozumiem, więcej nikt do dodania, już nic nie ma. Nie ma. Cisza. Nie. Zatem kończymy na dziś. Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami, że nas słuchaliście, że do nas pisaliście, dzwoniliście, no i do usłyszenia za tydzień. A na dziś dziękuję Wam za uwagę Paweł Masarczyk, Tomasz Bilecki i mówiący dziękuję. te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.